1 lipca 2012 roku 15:45 Sakramenty spowiedzi świętej, chrztu, małżeństwa i świętej eucharystii muszą zostać zachowane. Moja szczerze umiłowana córko, jak mocno grzech niszczy mnie w tej chwili i jak bardzo będę cierpiał mękę odrzucenia. Moja głowa jest miażdżona jak cierniami z mojej korony, podobnie jak głowa mojego kościoła Mój święty wikariusz na Ziemi cierpi ból prześladowania z ręki jego wrogów. Mój Kościół na Ziemi, moje ciało na Ziemi są jednym. Ukrzyżowanie jest przygotowywane. Nauka mojego Kościoła wkrótce zostanie rozszarpana na kawałki, tak jak moje nauczanie na Ziemi zostało rozszarpane na kawałki przez Faryzeuszy i tych, którzy sądzili, że znają słowo mojego Ojca lepiej niż ja. Wszyscy musicie modlić się za mój kościół na ziemi. Należy zawsze pamiętać, że żadna inna nauka nie istnieje oprócz tej, którą głosiłem podczas mojej obecności na ziemi. Wszystko to, co stanowi tę prawdę, nigdy nie ulegnie zmianie, a jeśli tak się stanie, to będziecie zmuszani do przyjęcia kłamstwa. Moja córko, nigdy nie daj się zniechęcać przez tych, Którzy nadal w tym czasie odrzucają moje słowo, ani nie pozwól, aby moi wyznawcy zniechęcili się do pomagania mi ocalenia mojego kościoła na ziemi. Gdy już wróg zaatakuje mój kościół, musicie połączyć siły i sprawić, aby Ewangelia była głoszona aż po krańce ziemi. Sakramenty spowiedzi świętej, chrztu, małżeństwa i świętej Eucharystii muszą zostać zachowane. Nawet one będą trudno dostępne. Moi wyświęceni słudzy, którzy mnie kochają, muszą już teraz rozpocząć przygotowania. Wkrótce będzie zakazane ofiarowanie tych darów dzieciom Bożym. Czas na przygotowanie już się rozpoczął. Pozwólcie, że was pouczę, poprowadzę i pomogę wam zabrać resztę mojego kościoła do bram raju. Wasz kochany Jezus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 2 lipca 2012 roku 18. Moje słowo jest moim słowem. Nikt nie może bronić mojego słowa, gdyż jest wykute w kamieniu. Moja szczerze umiłowana córko, ważne jest, aby moi wyznawcy zachowali cierpliwość. Przyszłości nie można przyspieszać. Plany nakreślone przez mojego przedwiecznego Ojca zrealizują się w sposób naturalny, dzięki obaczności Bożej. Czas, który Wam dano, abyście mogli mi przygotować ludzkość na moje wielkie miłosierdzie, jest bardzo cenny. Jest to czas, w którym wielu zostanie uratowanych przez Waszą modlitwę. Nadzieja, wiara i miłość do mnie, Waszego ukochanego Jezusa podtrzyma was w waszej misji. Gdy staniecie się świadkami okrucieństw, kiedy wszystko to, co zostało wzniesione na moją cześć, zostanie zniszczone, wówczas będziecie wiedzieli, że ten czas się przybliża. Trzeba pamiętać, że te rzeczy muszą nastąpić i że waszym obowiązkiem, jako części mojej armii, jest walka i opór wobec wroga. Moja armia będzie wyposażona w Boże dary i porwie ze sobą tych, którzy są w ciemności. Przygotowanie wymaga czasu, modlitwa przybliży Was do mojego najświętszego serca i wypełni Wasze dusze tlenem niezbędnym do przeżycia bitwy, która Was czeka. Kiedy staniecie się silniejsi, dzięki łaskom, które Wam daję, bardzo łatwo rozpoznacie swoich wrogów, którzy nienawidzą wszystkiego, co jest ze mną związane. To sprawi wam ból, zrani was i spowoduje waszą złość, ale przez cały czas musicie zachować godność w moje imię. Kiedy ktoś rzuca wam wyzwanie w moje imię, musicie potraktować Go z miłością. Nigdy nie próbujcie analizować moich orędzi, gdyż nie musicie tego robić. Moje słowo jest moim słowem. Żaden człowiek nie może bronić mojego słowa gdyż jest wykute w kamieniu. Ktokolwiek usiłuje zniszczyć moje słowo lub obrzuca ci oszczerstwami, dozna porażki, gdyż każdy okaże się bezsilny wobec mojego świętego słowa. Teraz, gdy znacie mój głos, musicie liczyć się z tym, że gdy w tych czasach będziecie głosić moje słowo, doznacie bólu. Dziś wystarczy wspomnieć moje imię, nawet wśród tak zwanych chrześcijan, a zapadnie nieprzyjemna cisza. Mówcie otwarcie o dobru i złu, a będą z Was drwić. Wykażcie w jaki sposób grzech może zniszczyć Wasze dzieci, a zostaniecie zapytani, co to jest grzech? Dziś wielu nie wie, czym jest grzech. Wielu akceptuje grzech jako naturalny składnik, czy mile widzianą cechę w swoim życiu. Z radością godzą się na grzech, bo to daje im swobodę, by gonić za innymi przyjemnościami, by ubóstwiać fałszywych bogów i zaspokajać swoje żądze. Nie, oni nie chcą słuchać, ponieważ im to nie odpowiada. Wy, moi kochani wyznawcy, będziecie postrzegani jako ci, którzy mają obsesję na punkcie miłości do religii i miłości Boga, która dziś przynosi mało owoców w oczach ślepców. Dlatego to musicie się przygotować, dlatego musicie być silni. To właśnie za te dusze będziecie musieli się modlić i pomóc mi je uratować. Przyzwolenie, aby takie dusze wytrącały was z równowagi, raniły czy obrażały, to strata czasu. Odpowiadajcie z miłością i pełnym godności milczeniem. Nigdy nie bójcie się głosić mnie, ale nigdy też. Nie narzucajcie mnie duszą na siłę, gdyż będą od Was uciekać. Zamiast tego doprowadźcie je do mnie poprzez modlitwę i cierpienia. Błogosławię Cię, moja silna, dzielna armio. Kocham Cię. Towarzyszę Ci na każdym kroku, który stawiasz, aby przyprowadzić mi duszę. Wasz kochany Jezus Chrystus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 3 lipca 2012 roku. 20. Najgorszym cierpieniem ze wszystkich jest pustka duchowa, gdzie nie odczuwa się ani odrobiny miłości do mnie, waszego Jezusa. Moja szczerze umiłowana córko, kiedy zsyłam doświadczenia, takie jak oschłość duchowa, trzeba nauczyć się ją rozpoznawać. Należy również przyjąć, że jeśli znosicie taką oschłość duszy, to nie pojawia się ona bez przyczyny. Jest po to, aby zbawiać duszę poprzez takie cierpienie. Wiele dusz ofiarnych uważa, że cierpienie jest jedną z dwóch rzeczy. Po pierwsze, jest to zewnętrzne prześladowanie, które będziecie cierpieć z powodu swojej pracy. Następnie jest nim cierpienie fizyczne, dobrowolnie mi ofiarowane, jako dar, aby uratować miliony dusz. Jednak najgorszym cierpieniem ze wszystkich jest pustka duchowa, gdzie nie odczuwa się ani odrobiny miłości do mnie, Waszego Jezusa, gdzie żadna modlitwa nie uwolni Cię z więzienia samotności. Pomimo wszelkich prób i starań, modlitwa stanie się udręką. Każda podejmowana próba okazania mi miłości i współczucia będzie wymagała walki. Jest to forma duchowego opuszczenia. Gdzie wydaje się, że jesteście tak daleko, że nie można już do mnie dotrzeć, ale nie wiecie tego. To jest dar, łaska ode mnie, poprzez którą wzrastacie w moich oczach, a dopuszczam te próby i cierpienia, które znosicie z powodu waszej hojnej i czystej miłości, aby zbawić ciemne dusze. Może się to wydawać niesprawiedliwe, ale im bliżej przyjdziecie do mojego najświętszego serca, tym bardziej będziecie cierpieć prześladowania, które były moim udziałem ze względu na grzechy ludzkości. Tylko ci z czystymi, pokornymi sercami, którzy nie szukają swego, ale stawiają mnie ponad wszystko, co jest na tej ziemi, mogą znosić mój ból. Takie dusze są starannie wybrane przeze mnie i będą ze mną pracować poprzez ich dar cierpienia, aby pomóc mi w moim planie zbawienia. Nie bój się, moja córko, że mnie tam nie ma. Możesz nie czuć mojej obecności, nie widzieć mnie, czy nie odczuwać głębokiej miłości do mnie tak jak przedtem, ale jestem u twego boku. Zawsze mi ufajcie, moi kochani wyznawcy, nawet jeśli trudno wam się modlić. Ufajcie mi, kiedy odczuwacie tęsknotę za mną i nie możecie jej zaspokoić czy ugasić, bez względu na to, jak bardzo pragniecie łączyć się ze mną. Pamiętajcie, że kiedy tak się dzieje, ja jestem o wiele bliżej niż myślicie. Pamiętajcie, że w tych czasach wynoszę Was wyżej, byście stali się prawdziwymi żołnierzami, prawdziwymi wojownikami w mojej walce o ratowanie dusz. Kocham Was, nigdy się nie poddawajcie, nigdy nie czujcie się rozczarowani, ponieważ zawsze idę z Wami. Nadejdzie dzień, kiedy cierpienia zostaną zapomniane, w ich miejsce przyjdzie radość, która rozleje się po świecie, a będzie to możliwe tylko dzięki waszym ofiarom, za wszystkie dzieci Boże, które potrzebują waszej pomocy. Wasz Jezus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info 4 lipca 2012 roku 12:50 Maria Panna. Dzieci, cokolwiek dzieje się na świecie, musicie wiedzieć, że Bóg Najwyższy dowodzi. Moje dziecko, ci, którzy byli świadkami cudów mojego ukazywania się na ziemi, będą wiedzieli, że czas na odkrycie tajemnic i zapowiedzianych proroctw wkrótce nastąpi. Dzieci, ujawniam się światu od pewnego czasu, aby pomóc przygotować się Wam do chwalebnego powrotu mojego syna, Mój syn przygotowuje was wszystkich, poprzez wizjonerów i proroków, abyście stali się godnymi otrzymania jego daru życia wiecznego. Nigdy nie obawiajcie się przyszłości, jeśli wierzycie w mojego syna, ponieważ on jest chlebem życia i będziecie mieli wspaniałą nową przyszłość. Dzieci, cokolwiek dzieje się na świecie, musicie wiedzieć, że Bóg Najwyższy dowodzi. Wąż ma małą moc w porównaniu z moim ojcem. Moc węża jest tylko wzmacniana przez tych, którzy padają ofiarą grzechu i pokus, które stawia on na ich drodze. Człowiek staje się więźniem, kiedy grzeszy, ponieważ jego siła przeciwstawiania się innym grzechom i wykroczeniom wobec mojego ojca słabnie. Wówczas nadal grzeszy, dopóki nie zostanie pochłonięty przez ciemności które są tak gęste, że nie może od nich uciec, choćby nie wiem, jak się starał. Dzieci, jesteście teraz zobowiązane z miłości do mojego syna, aby pomóc tym biednym duszom. Tylko wy możecie im pomóc i je uratować, ponieważ wiele z nich nie będzie w stanie sobie pomóc. Jesteście żołnierzami, których mój syn teraz potrzebuje. Będzie to dzięki waszej miłości do Niego, gdyż On, Udziela łask tym zagubionym duszom, gdy poprzez modlitwę wołacie Go o pomoc. Oto modlitwa Krucjaty, aby zbawić grzeszników. Modlitwa Krucjaty nr 64, zbaw moich braci i moje siostry. O mój najdroższy Zbawicielu, Jezu Chryste, Przyjmij mój dar modlitwy i wyrzeczenia, aby pomóc uratować moich braci i moje siostry z więzienia ciemności, w którym się znajdują. Pozwól mi pomóc ratować ich duszę. Błagam Cię, przebacz im ich grzechy i proszę napełnij ich duszę Duchem Świętym, aby pobiegły w Twoje ramiona jako do schronienia, którego tak bardzo potrzebują, zanim zostaną utracone na zawsze. Ofiaruje Ci mój dar oddania się za te dusze w pokornej służbie i dziękczynieniu. Amen. Dzieci, stanowicie jedno z moim synem. Wasza miłość przynosi mu wielką pociechę, a Wasze ofiary i modlitwy pomogą mu bezpiecznie doprowadzić całą ludzkość do jego nowego raju na ziemi. Dopiero wtedy święta rodzina Boga Najwyższego będzie mogła ponownie zjednoczyć się. I żyć w pokoju na wieki wieków. Wasza ukochana matka, matka zbawienia. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 5 lipca 2012 roku 1530 Bóg Ojciec. Żaden człowiek nie potrafi wyjaśnić, jak stworzyłem wszechświat, czy ludzkość bez względu na to, jak bardzo by się starał, gdyż jest to niemożliwe. Moja najdroższa córko, pomóż mi w moim smutku, gdy płaczę nad wszystkimi moimi dziećmi, które odrzucają fakt mojego istnienia. Jak bardzo za nimi tęsknię, jak bardzo płaczę za tymi biednymi duszami, tak inteligentne i mądre na sposób ludzki, nie potrafią zrozumieć prawdy o tym, kim ja jestem. Jestem początkiem, jestem stwórcą wszystkich rzeczy. Jestem ich ojcem, chociaż mnie odrzucają. Gdyby tylko mogli ujrzeć prawdę, gdyby tylko mogli pozwolić mi dotknąć ich serc, abym mógł pokazać im moje cudowne i wspaniałe plany, które na nich czekają. Wiele z tych dusz mnie nie zna, ale nie z własnej winy. Tym duszą będzie pokazana prawda i wybiorą moją drogę. Natomiast ci, którzy otrzymali prawdę, Lecz pozwolili, aby zaślepiło ich ludzkie rozumowanie, i uwielbienie dla ludzkiej inteligencji są dla mnie zgubione. Wiele z tych dusz nawróci się, ale wiele odrzuci kielich zbawienia, przedstawiony im przez mojego kochanego syna. Dzieci mojego serca, błagam Was, pomóżcie uratować mi moje drogie dzieci. Moje łzy płyną w tej chwili i proszę Was abyście doprowadzili je do mnie poprzez Boże miłosierdzie mojego syna. Tak wiele dusz, włącznie z małymi dziećmi, buntowniczo i publicznie mnie odrzuca, aby pokazać innym, jak bardzo są inteligentne. Przesadny szacunek dla ludzkiej inteligencji z pokusą, wprowadzoną do dusz moich dzieci przez wroga. Bestia pożera dusze moich dzieci, które nie mają pojęcia, co On im robi. Tak wiele upadłych aniołów przekonuje ludzkość, że inteligencja człowieka jest bez skazy. Kiedy człowiek wierzy, albo przekonuje samego siebie, że zna Boże prawa stworzenia, to wpada w zdradziecką pułapkę. Żaden człowiek nie potrafi wyjaśnić, jak stworzyłem wszechświat czy ludzkość, bez względu na to, jak bardzo by się starał, gdyż jest to niemożliwe. Kiedy oni się tego nauczą? kiedy zobaczą, że moje dzieci z czystymi, prostymi i pokornymi duszami, które mnie przyjmują, rozumieją prostą prawdę? One nie potrzebują dowodu, ponieważ czują moją miłość w swoich czystych sercach, które pozostawiają otwarte, więc mogę wypełnić ich dusze Bożymi łaskami. Ja jestem Waszym Bogiem, Waszym Stwórcą i Waszym naturalnym Ojcem. Moje dzieci muszą przyjść do mnie poprzez mojego kochanego syna z własnej woli. Nie mogę ich zmusić. Wam, moje dzieci, dano moc uratowania ich dusz. Każdy z Was, który odpowie na moją prośbę, aby uratować braci i siostry, przez modlitwę i ofiarę, otrzyma szczególne łaski. Moja moc jest nieskończona. Moje cuda wraz z cierpieniami i modlitwami moich dzieci. Będą wykorzystywane do ratowania zagubionych dusz od śmierci wiecznej. Kocham was, moje umiłowane dzieci. Przyjdźcie i pomóżcie mi zjednoczyć moją kochaną rodzinę i pomóc mojemu Synowi pokonać bestię, zanim ukradnie więcej moich dzieci. Wasz kochający Ojciec Bóg najwyższy. Pozostałe orędzia. Znajdziesz na stronie paruzja.info. 6 lipca 2012 roku, 16:15. Jedna trzecia ziemi zostanie zniszczona, gdy aniołowie ześlą ogień z czterech stron nieba. Moja szczerze umiłowana córko, pewien okres czasu został przewidziany na to, aby moje święte orędzia do świata mogły być usłyszane przez każdą duszę, młodych i starych. Z każdego narodu. Wiele dzieci bożych w pełnej gotowości będzie pilnie słuchać moich poleceń, jeśli tylko będą miały dostęp do tych orędzi. Musicie wiedzieć, że zmiany już się rozpoczęły, jak zostało to przepowiedziane gdzie rośliny nie będą więcej przynosić owoców jak dawniej, a pory roku nie będą już takie same. Zmiany te pochodzą z ręki mojego ojca przedwiecznego gdyż wprowadza on nowe prawa na Ziemię, które zostaną zauważone przez każdego. Nic na świecie oparte na prawach natury nie pozostanie takie jak kiedyś. Poziom mórz podniesie się, wody wyleją, ziemia zadrży, a gleba stanie się jałowa. Ojciec mój nałoży wielką karę, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się grzechu, który jest dla niego źródłem wielkiego cierpienia. Te narody, które sprzeciwiają się Jego prawom, będą wiele cierpieć. Wkrótce zrozumieją, że ich grzechy nie będą dłużej tolerowane i zostaną ukarani. Zostaną ukarani, aby powstrzymać przenoszenie tej zarazy na inne dusze, a jeśli nie zejdą ze swoich złych dróg, zostaną do tego zmuszeni za sprawą boskiej interwencji. Moja córko. Musisz teraz szybko rozgłaszać moje słowo, gdyż ostrzeżenie przybliża się. Wiele narodów musi otrzymać Księgę Prawdy, aby mogły przygotować się do mojego powtórnego przyjścia. Moje powtórne przyjście nastąpi po ostrzeżeniu. Kary wykonane przez aniołów z nieba, z rozkazu mojego Ojca, będą przebiegać etapami. Będą one wzrastać, gdy grzech będzie się wzmagał. Bitwa się rozpoczęła a wczesne jej etapy można zauważyć w wielu krajach wszyscy odczujecie skutki niszczących zmian klimatu które spadną na ziemię jęczącą z bólu z powodu upodlenia grzechem drżenie wzrośnie i naród po narodzie ucierpi według plamy grzechu który uszkadza jego rdzeń przywódcy którzy pójdą za antychrystem nie uciekną przed okiem mojego ojca i zostaną zniszczeni. Mój ojciec ukaże tych, którzy będą teraz sprawować złe rządy, aby obalić jego dzieci z ich złej ręki. On nie będzie stać i się przyglądać, jak jego dzieci są niszczone przez przywódców, którzy idą za antychrystem, który obecnie pozostaje w ukryciu. Jedna trzecia ziemi zostanie zniszczona, gdy aniołowie ześlą ogień z czterech stron nieba. Wtedy wielu zrozumie, że coś jest nie tak i że jest to spowodowane gniewem mojego ojca. Jednak wiele osób nadal nie wyciągnie z tego nauki. Po ostrzeżeniu wielu nawróci się, jednak wielu z nich nie nawróci się nawet wtedy, gdy zostanie im ukazany stan ich dusz. Będą oni dalej ubóstwiać fałszywe atrakcje, uważając, że to Ziemia im je oferuje, tylko że tym razem ich porządliwości i te bożki materialne będą czczone jeszcze bardziej nieprzyzwoicie i bezbożnie. Wszystkie ich grzechy widoczne dla wszystkich, którzy będą mogli zobaczyć, czym one są, będą tak odrażające, że nieliczne dzieci Boże będą w stanie znieść ich widok. Każdym odrażającym grzechem będą się popisywać publicznie z pogardą dla Boga. Każde działanie będzie poniżać grzesznika do takiego poziomu, że będą zachowywać się oni jak zwierzęta. Cały szacunek dla ludzkiego ciała zniknie, a każda zła rządza będzie pokazywana światu i będzie można ujrzeć brak wstydu w ich duszach. To są więźniowie szatana. Wszyscy z nich są dziećmi Bożymi, ale tracą swoje dusze na rzecz bestii. Kary są częścią Bożych planów oczyszczenia ziemi. Aby oczyścić zarówno grzesznika, jak i ziemię, po której chodzicie. Dopiero wtedy, gdy ziemia zostanie oczyszczona, może nastąpić moje powtórne przyjście. Módlcie się, moi wyznawcy, o odwagę i męstwo, aby stawić czoła tym karom. Nigdy ich się nie obawiajcie, gdyż ty, moja armio, będziesz modlić się za nich, ich narody i pomagać w oczyszczaniu, które jest potrzebny do nawrócenia ludzkości. Pieczęć Boga-Żywego będzie chronić Was wszystkich i każdego z osobna. To z powodu miłości, jaką ojciec darzy wszystkie swoje dzieci, które musi ukarać, gdyż w przeciwnym wypadku nieświadomie pomaszerują do bram piekieł. Wasz Jezus. Pozostałe orędzia. Znajdziesz na stronie paruzja.info. 7 lipca 2012 roku 1530. Oni mogą nie słuchać, ale muszą otrzymać Słowo Boże. Moja szczerze umiłowana córko, kiedy proszę ludzkość, aby słuchała mojego głosu, to rani mnie, gdy ci, którzy mnie kochają, mówią, że nigdy bym nie przemawiał w ten sposób. Gdyby tylko posłuchali, to uradowałoby się moje serce i o wiele więcej dusz byłoby zbawionych. Moje boskie usta przekazują przez te orędzia, jak należy się przygotować na moje powtórne przyjście. Przygotowanie do moich urodzin zostało także zawczasu oznajmione przez proroków, aby postawić dzieci Boże w stan gotowości na przyjście Mesjasza. Dlaczego moi uczniowie na ziemi odrzucają to, że mój ojciec mógłby posłać swoich proroków, aby zapowiedzieli moje powtórne przyjście? Jak niewielu tak naprawdę wie o tym, w jaki sposób mój ojciec przedwieczny przygotowuje ludzkość do wielkich wydarzeń. Moi duchowni, moi wyświęceni słudzy, muszą usłyszeć moje obecne wołanie, gdyż potrzebuję ich pomocy. Jednak wielu z nich nie odpowie, odrzucą mnie. Poprzez odrzucenie moich orędzi. Zrozumieją prawdę, ale dopiero wtedy, gdy będzie za późno. Moja córko, nigdy nie bój się publikować moich orędzi, łącznie z tymi, które są dla ciebie dziwne lub przerażające. Oni mogą nie słuchać, ale muszą otrzymać Słowo Boże. Żaden człowiek nie jest uprawniony, aby ci nakazywać, żebyś zaprzestała przekazywania świętego Słowa Bożego. Zatkaj uszy i ignoruj pogardliwe opinie, bo one nie są ważne. Do tych z Was, którzy nazywają siebie chrześcijanami, a którzy pogardzają moimi orędziami, mówię to: Rozszarpując moje słowo na kawałki, poprzez uznawanie moich orędzi za obraźliwe i ośmieszanie mojego słowa, zrywacie połączenie z moim sercem. Nie potraficie przyjąć moich orędzi. Gdyż myślicie, że mnie znacie, i rozpoznajecie moje słowa, gdy są wypowiadane. Ale tak nie jest, padliście ofiarą Zwodziciela, który zaślepił was naprawdę. Wołam do was wszystkich po raz kolejny, abyście wzywali mnie, waszego kochanego Jezusa i pozwolili mi otworzyć wasze serca. Pozwólcie mi napełnić was mocą Ducha Świętego, abyście mnie rozpoznali. Przynaglam kapłanów, aby zrozumieli, że nadszedł czas wypełnienia się proroctwa Daniela i pieczęci z księgi Apokalipsy, które zostaną otwarte przeze mnie, baranka Bożego. Przypomnijcie sobie moją obietnicę. Przyjdę powtórnie sądzić żywych i umarłych. Moja obietnica przyniesienia życia wiecznego wszystkim tym, którzy są mi wierni, realizuje się. Upewnijcie się, że jesteście odpowiednio przygotowani na to chwalebne wydarzenie wasz Jezus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info 8 lipca 2012 roku 1717 .17. Ostrzegam Was, nowa światowa religia na zewnątrz będzie się wydawać dobrą i świętą organizacją, pełną miłości i współczucia. Moja szczerze umiłowana córko, wielkie odstępstwo, o którym mówiłem, nabiera teraz tempa na całym świecie. Tym razem rozprzestrzenia się jak zasłona nad moim świętym kościołem na ziemi i zaciemnia jego zdolność widzenia, jak gęsta mgła. Jest to czas wielkiego podziału mojego kościoła na dwa obozy. Po jednej stronie będziecie wy, moi kochani, wyświęceni słuzy, którzy podążacie za moim nauczaniem i którzy nigdy nie odeszliście od niego po drugiej stronie będą tacy księża i inni przywódcy moich kościołów chrześcijańskich którzy są pod wpływem współczesnego życia i którzy będą bezcześcić moje prawa będą oni ulegać presji ludzi oczekujących okazania tolerancji w imię Boga poprzez zmianę Bożego prawa dopasowanego do ludzkich potrzeb są oni pełni pychy, zuchwalstwa i ziemskich ambicji. Nie będzie dla nich miało znaczenia to, jeśli zmienią sakramenty święte, aby pasowały do ich grzesznego programu. Nie, będą oni ułatwiać popełnianie aktów obrzydliwości w kościołach mojego Ojca i wszystko to w imię praw obywatelskich i tolerancji. Będą zezwalać na grzech i obrażać mnie. Przez wystawienie takich grzechów na pokaz przed moimi świętymi tabernakulami, oczekując mojego zezwolenia na te ohydne czyny. Wkrótce zlikwidują sakramenty, aby dopasować się do wszystkich ludzi. W ich miejsce odbędą się uroczyste przyjęcia i inne formy rozrywek. To będzie nowy, światowy kościół, który będzie się szczycił imponującym budynkiem w Rzymie. Ale nie będzie czcił Boga. Zostanie on zbudowany z tajemniczymi symbolami satanistycznymi, widocznymi dla wszystkich, i będzie ubóstwiał bestię. Każdy grzech, który jest odrażający dla mojego kochanego ojca, będzie publicznie czczony, i miliony ludzi uzna ich prawa demoralizacji zawartościowe w oczach Boga. Moi wyświęceni słudzy którzy pozostaną mi wierni, będą musieli potajemnie odprawiać msze, albo zostaną uwięzieni. Nabiorą sił i zostaną napełnieni Duchem Świętym, będą nadal karmić dzieci Boże pokarmem życia. Muszą sprawić, aby wszyscy, których prowadzą, otrzymali ochronę w postaci pieczęci Boga Żywego. Zbliża się czas wybudowania nowej świątyni na cześć Bestii, zostanie wybudowana w ramach dyktatury Antychrysta który wkrótce wejdzie na scenę światową, jako człowiek pokoju. Zbierzcie się, wszyscy moi wyznawcy, jak tylko możecie. Moi kapłani, którzy rozpoznajecie mój głos, musicie rozpocząć przygotowania, aby zapewnić mojemu kościołowi na ziemi siłę do przetrwania prześladowań, które są przygotowywane. Schronienia będą gotowe do użycia przez was na czas, gdyż pouczam moich wyznawców. Już od pewnego czasu, aby mieć pewność, że spełnią one swoje zadanie. To prześladowanie będzie krótkie, choć bolesne, ale przetrwacie. Ostrzegam was, nowa światowa religia na zewnątrz będzie się wydawać dobrą i świętą organizacją, pełną miłości i współczucia. Będzie roztaczać wspaniały obraz tolerancji i wychwalać każdy grzech znany Bogu. Będzie przekręcać każdy grzech, aby wydawał się możliwy do przyjęcia w oczach Boga, ale musicie wiedzieć, że takie obrzydliwości oburzają mnie i biada tym, którzy pójdą tą niebezpieczną drogą do wiecznego potępienia. Grzech zawsze będzie w moich oczach grzechem, czas tego nie zmieni. Nowe zasady, dopasowane do ludzkich pożądań grzesznych rozrywek, nigdy nie zostaną przeze mnie zaakceptowane. Przygotujcie się teraz do tego wielkiego oszustwa, gdyż nastąpi ono bardzo szybko. Wasz Jezus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 9 lipca 2012 roku 23. Wszyscy ludzie, którzy żyją na świecie, zobaczą swoją duszę i dowiedzą się wielu po raz pierwszy, że ją mają. Moja szczerze umiłowana córko, pragnę teraz przygotować na ostrzeżenie wszystkich moich wyznawców w sposób, który nie tylko pomoże im, ale wszystkim, których kochają. Nie wystarczy żal z powodu strachu, konieczna jest pokuta. Wszyscy moi wyznawcy, wysłuchajcie teraz moich poleceń i przygotujcie swoje dusze na ostrzeżenie. Musicie zacząć od rozważenia wszystkich grzechów które popełniliście wobec siebie i waszych bliźnich. Ci, którzy są katolikami, powinni korzystać z sakramentu spowiedzi co dwa tygodnie, jeśli chcą pozostać w stanie łaski. W ten sposób wasz ból podczas ostrzeżenia będzie łagodny i będziecie mieli siłę pomagać swoim braciom i siostrom, którzy będą cierpieć okropny ból i poczucie winy, gdy będą chcieli pogodzić się z faktem oświecenia ich sumienia. Ci, którzy należą do innych wyznań chrześcijańskich lub są innej wiary, a którzy wierzą w te orędzia, muszą odmawiać modlitwę, daną wam przez modlitwę krucjaty numer 24, odpust zupełny dla rozgrzeszenia. Musicie odmawiać tę modlitwę przez siedem kolejnych dni, a ja, wasz Jezus, udzielę wam przebaczenia. O mój Jezu, jesteś światłem świata. Jesteś płomieniem, który dotyka wszystkie dusze. Twoje miłosierdzie i miłość nie znają granic. Nie jesteśmy godni ofiary, jakiej dokonałeś przez śmierć na krzyżu. Wiemy jednak, że twoja miłość do nas jest większa od tej miłości, którą darzymy ciebie. Udziel nam o Panie daru pokory, abyśmy byli godni twojego nowego królestwa. Napełnij nas duchem świętym Abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię do głoszenia prawdy o Twoim świętym słowie, i przygotować naszych braci i siostry na chwałę Twojego powtórnego przyjścia na ziemię. Czcimy Ciebie, wysławiamy Ciebie, ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia, jako dar dla Ciebie, aby zbawić dusze. Kochamy Cię, Jezu. Zmiłuj się nad wszystkimi swoimi dziećmi, gdziekolwiek się znajdują. Amen. Teraz przekazuję Wam również specjalną modlitwę do odmawiania za te biedne dusze, które mogą umrzeć z powodu szoku podczas ostrzeżenia, a które mogą pozostawać w stanie grzechu śmiertelnego. Modlitwa krucjaty nr 65: Za tych, którzy są w grzechu śmiertelnym. O drogi Jezu. Zbawicielu ludzkości, przez Twoje boskie miłosierdzie, błagam o łaskę dla tych wszystkich biednych dusz w grzechu, które mogą być zabrane z tej ziemi podczas ostrzeżenia. Wybacz im ich grzechy, i na pamiątkę Twojej męki błagam Cię o udzielenie mi tej szczególnej łaski na przebłaganie za ich grzechy. Ofiaruję się Tobie umysłem, ciałem i duszą, jako pokutę za zbawienie ich dusz. Aby przynieść im życie wieczne. Amen. Moi wyznawcy, ostrzeżenie będzie wspaniałym wydarzeniem zbawienia, podczas którego udowodnię światu moje Boże miłosierdzie. Wszyscy ludzie, którzy żyją na świecie, zobaczą swoją duszę i dowiedzą się, wielu po raz pierwszy, że ją mają. Czasu jest niewiele i już teraz trzeba rozpocząć przygotowania. Nie zapomnijcie moich wskazówek dotyczących posiadania zapasów żywności na dziesięć dni, pobłogosławionych świec i poświęconych przedmiotów w domu. Zaufajcie mi i radujcie się, ponieważ wiele dusz zostanie uratowanych. Nie będę ujawniał daty, ale wiecie, co trzeba robić. Kiedy wasze grzechy zostaną ujawnione, musicie prosić mnie, abym wam przebaczył. I uniżyć się w pokornej wdzięczności za ten Boży dar, który jest paszportem do życia wiecznego w nowym raju na Ziemi. Pamiętajcie, że nie ma takiego grzechu, nieważny jak ciężkiego, który nie mógłby być odpuszczony, gdy zostanie okazana prawdziwa skrucha. Wasz ukochany zbawiciel Jezus Chrystus. Pozostałe orędzia. Znajdziesz na stronie paruzja.info. 11 lipca 2012 roku 19.30 będą mi się sprzeciwiać, twierdząc, że moje święte Słowo zaprzecza Słowu Bożemu. Moja szczerze umiłowana córko, odczuwasz mój ból w tym momencie, gdy płaczę z powodu wielu dzieci bożych, które umierają w stanie grzechu śmiertelnego. To tak boli, kiedy cierpię straszne rany zadane mi podczas ukrzyżowania. Moja córko, ważne jest, abyś zrozumiała, co się tobie przydarzy, gdyż musisz przygotować się, jak radzić sobie z tą misją, gdy sprawi ci ona takie cierpienia. Musisz spodziewać się zniewak w moje imię. Kiedy wybrane dusze w przeszłości przekazywały światu moje święte słowo, to cierpiały takie same upokorzenia, jakie ty teraz znosisz. Były one wyśmiewane, znieważane, czyniono z nich głupców i co gorsza, oskarżano ich o przewrotność, jakby kłamały. Mnie też nazywali kłamcą. Mnie też wyśmiewali. Mówili, że jestem naciągaczem, oszustem i występuję przeciwko słowu Boga. Szukali każdego pretekstu, aby udowodnić, że jestem oszustem używali nawet świętego Słowa Bożego mojego Ojca przedwiecznego, aby próbować udowodnić, że to, co mówiłem, zaprzecza pismu świętemu. Każdy może powiedzieć, że reprezentuje Słowo Boże. Bardzo niewielu, którzy twierdzą, że otrzymują Słowo Boże, jest traktowanych poważnie, zazwyczaj są lekceważeni. Ale ci, którzy twierdzą, że mówią w moim imieniu, choć rzeczywiście nie mówią, i którzy celowo rozprzestrzeniają kłamstwa, zwykle cieszą się poklaskiem i akceptuje się ich z powodu podstępnego wpływu szatana. W przypadku prawdziwego proroka mój głos ma taką moc, że wywołuje on bardzo silną reakcję. Wówczas ludzie obejmują moje słowo z miłością do prawdy albo od razu mu zaprzeczają. Ci, którzy mnie przyjmują, odczują moją miłość, która dotknie ich dusz w sposób, który tak rozpali ich serca, że nie będą mogli się wycofać. Ci, którzy odrzucają mnie, nie zignorują mnie. Będą mnie natomiast wyśmiewać, złośliwie znieważać moje święte Słowo, co jest sprzeczne z cnotami chrześcijańskimi, jakie wyznają. Będą mi się sprzeciwiać, twierdząc, że moje święte Słowo zaprzecza Słowu Bożemu, tak jak to robili, kiedy chodziłem po ziemi. Oni nie rozumieją, dlaczego moje słowo wywołuje tak potężną reakcję. Ulegli pod szeptom szatana, ale tego nie wiedzą. Dopuścili do uśpienia swoją czujność i pozwolili mu przesłonić ich miłość do mnie. Nikt nie będzie lekceważyć mojego słowa. Nie może. Tak czy inaczej powoduje ono albo reakcję miłości, albo nienawiści. Wasz Jezus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 12 lipca 2012 roku, 10:50. Ostrzeżenie będzie dla wielu wydarzeniem przerażającym, gdyż będzie się wydawało, że nadszedł koniec świata. Moja szczerze umiłowana córko, niech nikt nie lekceważy wpływu, jaki ostrzeżenie będzie miało na całą ludzkość. Ostrzeżenie będzie dla wielu wydarzeniem przerażającym, gdyż będzie się wydawało, że nadszedł koniec świata. Wielu zostanie świadkami tego, co będzie postrzegane jako wydarzenie katastrofalne, kiedy będzie się wydawało, że dwie komety zderzą się i eksplodują w bliskiej odległości od powierzchni Ziemi. Płomienie ognia będą wyglądać, jak gdyby wulkan wybuchł na niebie i wielu ogarnie lęk. Promienie czerwonego ognia będą promieniami mojej krwi, promieniami mojego miłosierdzia, dane wam wszystkim, jako tak olbrzymi dar, że nikt nie będzie w stanie pojąć tego, co się dzieje. Wielu poczuje palący ogień, przenikający ich ciała, jak gdyby owładnął nimi żar słońca. Będą odczuwać wewnątrz palący żar do czasu, gdy pojawi się odczucie pełnej świadomości, umożliwiające im zobaczenie swoich dusz. Wielu będzie czuło wstrząsy Ziemi, jak gdyby nastąpiło trzęsienie Ziemi. Ziemia zadrży, wyda jęk i wielu upadnie, chwytając cokolwiek, by się chronić. Ale Ziemia nie otworzy się i ich nie pochłonie, ponieważ nie będzie to fizyczne trzęsienie Ziemi, ale nadprzyrodzone. Zanim się to stanie, istniejące modele pogodowe rozpadną się. Po eksplozji na niebie ukaże się mój krzyż. Wielu będzie płakać gorzkimi łzami kruchy i smutku oraz odczują ból upokorzenia z powodu swoich grzechów. Inni będą krzyczeć i przeklinać, ponieważ nie będą w stanie wytrzymać nadprzyrodzonego światła, boskiego znaku, z powodu ciemności swoich dusz i będą oporni na światło mojego miłosierdzia, będą wyjść z bólu ognia piekielnego. Gdyż mój znak miłosierdzia pokaże im los, który ich czeka, chyba że się nawrócą i zmienią swoje postępowanie. Dusze dobre, które mnie kochają, również będą cierpieć, gdyż wiele z nich będzie także splamionych grzechem, ale otrzymają natychmiastowe rozgrzeszenie. Oni też zostaną upokorzeni, gdy zobaczą swój grzech pychy. Potem wielu pozostanie w budynkach przez kilka dni, i będą musieli radzić sobie z powodu braku zaopatrzenia dlatego musicie się przygotować będzie to również okres cierpienia kiedy dusze będą odczuwać ból czyśćca gdyż nastąpi ich oczyszczenie w ten sposób wielu przeżyje objawienie stanu swoich dusz i zostaną upokorzeni tak jak nigdy przedtem bardzo dużo ludzi zaakceptuje to co będzie się działo i zrozumieją że otrzymali wielki dar mojej łaski i mojego Bożego miłosierdzia. Nawrócenie będzie powszechne i na taką skalę, jakiej nie widziano od czasów mojej śmierci na krzyżu. Miliardy ludzi zwróci się do Boga, ponieważ prawda stanie się oczywista. Ludzie będą dokładnie wiedzieli, co nastąpi w dniu sądu ostatecznego i będą wiedzieli, jak ratować swoje dusze, ponieważ ogarnie ich moja miłość. Ponownie będą mogli stać się zdrowi na umyśle, ciele i duszy. Mój krzyż będzie dowodem objawienia mojego Bożego Miłosierdzia, które obiecałem ludzkości od tak dawna. Będzie on widoczny na niebie na całym świecie. Spokój zstąpi na całą Ziemię w wyniku tego aktu Bożej Interwencji danej dzieciom Bożym, aby wybudzić je z letargu. Ale upadli aniołowie zaatakują wszystkie dzieci Boże przy użyciu oddanej im armii składającej się z tych, którzy odrzucą mój kielich zbawienia pełni goryczy z kamiennymi sercami i zarażeni skazą szatana będą walczyć z tymi, którzy kochają Boga ich liczba nie będzie wielka w porównaniu z tymi którzy podążają za prawdą ale ich nienawiść skłoni ich do popełnienia złych czynów które zniszczą pokój i ciszę. Wprowadzą oni w życie misterny plan przekonania świata, że to wydarzenie w istocie było wypadkiem, do którego doszło w kosmosie, co według nich naukowcy mogą udowodnić. To smutne, ale wielu uwierzy wówczas, że tak właśnie było i wiele dzieci Bożych upadnie i powróci do starego grzesznego życia, które kiedyś prowadziły. Wtedy rozpocznie się walka o duszę i po pewnym czasie dojdzie do ostatecznej bitwy. A wtedy moje powtórne przyjście przyniesie kres nieprawości. Moi drodzy wyznawcy, nie pozwólcie, aby te objawienia Was wystraszyły. Zamiast tego przygotujcie się do owego wspaniałego wydarzenia i pozwólcie Waszym duszom je przyjąć. Przyjmijcie ten wspaniały Boży Akt. Aby wzmocnić Wasze postanowienia i szerzyć dalej moją miłość wśród Waszych rodzin i przyjaciół. Bądźcie dumni z Waszej więzi ze mną, Waszym Jezusem, i pomóżcie mi ratować dusze, które będą odmawiać przyjęcia mojego miłosierdzia. Idźcie, przygotujcie się, cieszcie się, bo chwila jest bliska. Kocham Was, Wasz Jezus. Pozostałe orędzia. Znajdziesz na stronie paruzja.info. 13 lipca 2012 roku 1625. Po wojnie światowej przyjdą głód i plagi, jednak modlitwa może złagodzić tę karę. Moja szczerze umiłowana córko, moi wyznawcy muszą znać ciąg wydarzeń, bowiem przez zrozumienie tej kolejności zyskają wiedzę. Która umożliwi im przyczynić się do złagodzenia kary. Mój Ojciec przedwieczny ześle ostrzeżenie jako ostatnią deskę ratunku, aby wlać do ludzkich serc światło Boga, światło prawdy. Bez Niego większość ludzkości zostałaby wrzucona do piekła, ponieważ nie byliby godni królestwa mojego Ojca. Jest to Boży akt wielkiego miłosierdzia, aby oderwać wszystkie dzieci Boże od zła. I zabrać je do ich prawowitego dziedzictwa. Ze względu na wielką ciemność, ogarniającą ziemię w tym czasie, kiedy światło Boga już jest bardzo nikłe, ten Boży akt jest koniecznością. Oddzieli dobrych od tych, którzy toną w grzechu, ale którzy uparcie będą się trzymać bestii i całej chwały, którą ona obiecuje im na tej ziemi. To strata czasu dla tych biednych dusz. Ponieważ muszą one wiedzieć, że ich czas na Ziemi jest krótki. Ziemia zostanie zastąpiona nowym rajem, do którego nie będą mogli wejść, jeśli odrzucą mój akt miłości i miłosierdzia. Wielu pozostanie w ciemności, wielu będzie nawróconych natychmiast. Jeśli większość ludzi okaże skruchę, wielki ucisk nie będzie tak dotkliwy. Podobnie wojna światowa. Nie odegra takiego wpływu, jeśli większość ludzi zacznie po ostrzeżeniu pokutować. Po wojnie światowej przyjdą głód i plagi, jednak modlitwa może złagodzić tę karę. Dużo się módlcie, aby wojna i kara, która po niej nastąpi, zostały złagodzone, i by można im było zapobiec. Tylko dzięki wierze ludzkości i wierności mnie Waszemu boskiemu Zbawicielowi można będzie to osiągnąć. Moja córko, to nie ja, Twój Jezus, przyniosę te straszne cierpienia. Dokonają ich niegodziwe grzechy człowieka, którego rządza władzy, pieniędzy i kontrola nad światem dla własnego zysku jest nienasycona. Podczas gdy wielu moich wyznawców będzie cierpliwie i ochoczo czekało na moje powtórne przyjście, będzie także więcej zamieszania. Pojawi się wielu, którzy będą twierdzić, że są mną, mesjaszem, i ludzie dadzą się zwieść. Pamiętajcie, co mówiłem: Wrócę na Ziemię tak, jak ją opuszczałem, kiedy wstępowałem wśród chmur. Zlekceważcie każdego, który będzie twierdził, że jest mną w ciele, gdyż tak się nie stanie. Moi uczniowie będą silni dzięki swojej miłości do mnie i muszą skupić się na jednym pragnieniu, które jeżeli zostanie spełnione, przyniesie mi radość i pocieszenie. To będzie misja zbawienia dusz, wszystkich dusz, zanim wrócę. Pamiętajcie, że wierność wobec mnie będzie kluczem do zbawienia i przyszłego świata, który nie będzie miał końca, gdyż będzie to nowy raj, który ofiaruje każdemu z Was życie wieczne, Wasz ukochany Jezus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 13 lipca 2012 roku 23.5. Zatem teraz powinnaś zrozumieć, dlaczego różnisz się od wizjonerów, ponieważ jesteś prorokiem i to prorokiem końca czasów. Moja szczerze umiłowana córko, musisz wiedzieć, że rola proroka różni się od roli wizjonera. Prorok zawsze będzie wyrzutkiem zostanie znienawidzony będą się go obawiać i będzie odizolowany prorok będzie zawsze pracować samotnie jakby wyrzucony na pustynię jedynym owocem na takiej jałowej pustyni będzie głos boga moja córko gdy czujesz się samotna i opuszczona pamiętaj że to samo odczuwali prorocy w przeszłości wielu proroków czuło ciężar postawionego przed nim zadania Większość z nich wiedziało, że nie są godni, aby przekazywać święte Słowo Boże, ale przyjęli boskie wezwanie z niebios, ponieważ zostali posłani. Z tego powodu, że byli oni wysłani do świata, instynktownie znali obowiązki, które musieli wypełniać, ale mimo to nie było im łatwo. Każde słowo, które oni wypowiedzieli, zostało odrzucone im z powrotem w twarz. Każde słowo rozszarpywano w synagogach i świątyniach, powstałych na chwałę Bożą. Wielu z nich zostało wyrzuconych przez rodaków i nie mogli już powrócić do miejsc swojego urodzenia. Wielu stało się koczownikami i nigdy nie znaleźli miejsca, gdzie mogliby zostać przyjęci, jak zagubiony syn. Tak więc pracowali i żyli w samotności, nie mając nikogo, do kogo mogliby się zwrócić. Jednak w swoich sercach wiedzieli, że są prowadzeni przez Boga i nie czuli strachu, gdy mówili Jego głosem. Łaski im udzielone pozwoliły im być silnymi. Nigdy się nie załamali w przekazywaniu ludowi Bożemu ostrzeżeń, proroctw i słowa Bożego. Nie miało to dla nich znaczenia, że byli wyśmiewani, bo wiedzieli, że prawda Boża jest pokarmem życia. Bez tej prawdy. Dzieci Boże nie miałyby możliwości rozpoznania zapowiedzianych proroctw, a także nie byliby w stanie przyjąć praw ustanowionych przez Boga dla dobra ludzkości. Odrzuceni, wyśmiani, odsunięci na margines i uważani za dziwaków, podobnie jak ja, podczas mojego pobytu na Ziemi, wciąż głosili Słowo Boże. Ich słowa żyją wiecznie, oni nigdy nie umrą ponieważ wypowiadali słowo Pana, Boga Najwyższego. I tak będzie z tobą. Pozostaniesz sama jak głos na pustyni. Będziesz lekceważona w wielu kręgach mojego kościoła na ziemi. Tym razem z tą różnicą, że proroctwa te będą ujawniać się w twoim życiu i prawda zostanie udowodniona temu pokoleniu. Uwierzą wtedy, gdy doświadczą ostrzeżenia proroctwa pieczęci, gdy je otwieram i ujawniam Tobie ich zawartość, będzie również dowodem na to, że mówię do świata przez Ciebie siódmego anioła, siódmego posłańca. Będziesz słuchana, choć wzywam Cię do zachowania milczenia i nie udzielania komentarzy tym, którzy będą Ci zaprzeczać lub Cię prowokować. Jeszcze nie rozumiesz znaczenia tych orędzi. W odpowiednim czasie zrozumiesz. Do tego czasu nie masz uprawnienia, by bronić mojego słowa. Wszelkie próby, jakimi będziesz poddawana, będą miały na celu podstępne skłonienie cię do odpowiedzi w nadziei, że zostaniesz przyłapana na braku wiedzy. Zatem musisz zachować spokój, pozostać w samotności i być anonimową, dopóki nie udzielę ci wskazówek. Zatem teraz powinnaś zrozumieć, dlaczego różnisz się od wizjonerów, ponieważ jesteś prorokiem i to prorokiem końca czasów. Ta misja jest chroniona przez niebiosa i nie zostanie zniszczona. Idź w pokoju i zrozumieniu, moja córko, Twój Jezus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 14 lipca 2012 roku. 15 .15. Nie wystarczy wierzyć w Ojca, ponieważ ci, którzy odrzucają Jego syna, odrzucają zbawienie. Moja szczerze umiłowana córko, tak wiele religii na świecie podąża złą drogą, a tym samym utrudniają dzieciom Bożym otrzymanie życia wiecznego. Życie wieczne stało się możliwe dopiero dzięki mojej śmierci na krzyżu. Mój ojciec, który posłał mnie, Swojego jedynego syna, jako ofiarnego baranka, umożliwił całej ludzkości uzyskanie zbawienia i życia wiecznego. Adam i Ewa otrzymali życie wieczne jako dar, potem z powodu plamy grzechu i nieposłuszeństwa został im zabrany. W związku z tym człowiek stał się śmiertelny, jego ciało nieczyste, jego życie w fizycznej formie niedoskonałe. A ziemia stała się nędzną namiastką bogatej i wspaniałej, ziemi stworzonej dla Adama i Ewy w ogrodzie Edenu. Wówczas Bóg, mój ojciec przedwieczny, obdarzył zbawieniem tych, którzy przyjęli mnie, Jego jednorodzonego syna, jako drogę do Jego nowego raju. Tylko dzięki mnie możecie zostać przyjęci przez mojego Ojca. Nie wystarczy wierzyć w Ojca. Ponieważ ci, którzy odrzucają Jego Syna, odrzucają zbawienie. Pamiętajcie, że jest wiele dzieci Bożych, które z powodu swojej nędzy nie uznają mnie Zbawiciela ludzkości. Ale dzięki Twojemu wielkiemu miłosierdziu, prawda zostanie im ujawniona poprzez boską interwencję. Wszyscy ludzie są równi w oczach mojego Ojca, który chce zjednoczyć wszystkie te dusze w sobie. On kocha ich wszystkich. Gdy zobaczą dowód, uznają, że to Bóg Najwyższy dał im dar życia wiecznego przez moją ofiarę na krzyżu. W ten sposób wszyscy będą czcić jednego Boga, ponieważ istnieje tylko jeden Bóg, który stworzył każdego z nas. Teraz idź, moja córko, i spraw, aby moje orędzia zostały przekazane każdemu wyznaniu, każdemu narodowi. I każdemu dziecku Bożemu, włącznie z poganami i tymi o sercach z kamienia. Nie ma znaczenia, czy plują na Ciebie, czy odmawiają słuchania, trzeba im przekazywać te orędzia. Każdy człowiek, lub ten, który wyznaje mnie, Jezusa Chrystusa, a nie chce uznać faktu, że chcę przekazać święte słowo Boże wszystkim religiom, nie jest prawdziwym chrześcijaninem. Tak wielu odrzuciło moje orędzia do świata, gdyż obejmuję całą ludzkość i każdą inną religię, łącznie z ateistami. Nie macie prawa sądzić, że tylko wy, prawdziwi chrześcijanie, jesteście kochani przez Boga mojego Ojca przedwiecznego. Błogosławieni jesteście i kochani, ale bez nawrócenia całej ludzkości mój Ojciec nie osiągnie zwycięstwa, On chce zjednoczyć wszystkie swoje dzieci. Na was, moi wyznawcy, spoczywa wielka odpowiedzialność ze względu na dany wam dar prawdy. Waszym obowiązkiem jest rozpowszechniać moje święte Słowo, aby doprowadzić do Królestwa Bożego te biedne dusze, które nie są świadome mojego istnienia. Wasz Jezus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 15 lipca 2012 roku. 15.45. Maryja Panna. Kościół mojego syna na ziemi nie będzie słuchał tym razem, choć wiedzą oni, jak mój syn został potraktowany za pierwszym razem. Moje dziecko, ból znoszony przez mojego syna i jego uczniów w czasie jego misji na ziemi jest identyczny z tym, który ma być odczuwany przez jego wyznawców, gdy on przygotowuje się do przyjścia w chwale. Podczas pobytu mojego syna na ziemi doświadczył on ogromnych trudności. Bardzo niewielu w jego własnej wspólnocie było przygotowanych, aby go słuchać. Był traktowany z pogardą, a ci, którzy byli odpowiedzialni za świątynie i synagogi, spoglądali na niego z góry. Mimo to został przywitany z radością przez prostych ludzi i jego słowo zostało przyjęte, ponieważ mogli oni ujrzeć prawdę, o której mówił. Jego słowo wywołało strach i niepewność w wielu kręgach, lecz niewielu mogło zlekceważyć mądrość jego nauk. Mój syn doprowadził do podziału, choć to nie było jego zamiarem. Jego zwyczajne zachowanie przyczyniło się do tego, że niewielu mogło pogodzić się z faktem, iż był Synem Bożym. Wielu z nich pytało, jak Syn Człowieczy może być takim zwykłym, prostym człowiekiem. Wyparli się go, gdyż myśleli, że mesjasz będzie majestatyczny, dumny i będzie miał posłuch wśród przedstawicieli najwyższych szczebli kościoła. Mój syn nie mógł sprawić, aby przywódcy kościoła w tamtych czasach go słuchali. Ich duma nie pozwalała im na słuchanie prawdy. Tak samo będzie teraz, gdy mój syn przygotowuje świat na swoje powtórne przyjście. Kościół mojego syna na ziemi nie będzie słuchał tym razem, choć wiedzą oni, jak mój syn został potraktowany za pierwszym razem. Tym razem jego święte słowo dane Tobie, prorokowi końca czasów, nie zostanie przyjęte w kościele mojego syna na ziemi. Kościół mojego syna będzie głuchy na dar proroctwa. Zaprzeczą proroctwu, ponieważ nie będą chcieli go słuchać. Uczniowie mojego syna będą atakowani przez przywódców Kościoła katolickiego na ziemi i oskarżani o fałsz. Chociaż nauczanie mojego syna nigdy się nie zmieniło, to będą krytykować Jego święte słowo, które jest im teraz przekazywane. Oświadczą, że te orędzia są w sprzeczności ze Słowem Bożym. Dzieci, musicie zawsze pamiętać, że mój syn. Nigdy nie mógłby pozostawać w sprzeczności ze swoim Kościołem na ziemi, gdyż On jest Kościołem. Prawda jest nadal taka, jaka była zawsze. Musicie postępować zgodnie ze Słowem Bożym, gdyż głos mojego Syna jest odrzucany i ignorowany, podobnie jak było za pierwszym razem. Nie pozwólcie, aby was pozbawiono daru Jego zbawienia, ostatniego aktu Jego miłosierdzia na ziemi. Jak wiele cierpliwości mój syn, Okazywał przez tak długi czas. Prawdę dano ludzkości wtedy, gdy mój syn cierpiał mękę na krzyżu. Została ona wzmocniona przez te wszystkie wybrane dusze, które na przestrzeni wieków zostały oświecone przez moc Ducha Świętego. Teraz nadszedł czas na ponowne przyjście mojego Syna, i tylko ci, którzy rozpoznają Jego głos pod wpływem daru Ducha Świętego, wypełnią Jego polecenia. Kościół, podobnie jak to miało miejsce podczas pobytu mojego syna na ziemi, za pierwszym razem odrzuci jego słowo, gdy przygotowuje się on do swojego powtórnego przyjścia. Ani go nie rozpoznają, ani nie przyjmą. Niczego się nie nauczyli. Módlcie się, aby te odważne dusze w kościele, którzy rozpoznają jego głos, miały odwagę prowadzić wszystkie dzieci Boże do życia wiecznego w tym decydującym momencie w historii. Wasza ukochana Matka, Matka Zbawienia. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 15 lipca 2012 roku 1745 Bóg Ojciec zmiotę z powierzchni Ziemi ich pełne fałszu kościoły, ich haniebne kulty. Ich fałszywych bożków, ich miasta i ich narody, otrzymane podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Moja najdroższa córko trudno moim dzieciom pozostać wolnymi od grzechu, z powodu przekleństwa rzuconego na nich z ręki węża. Nigdy nie oczekuję, żeby moje dzieci w każdej chwili były całkowicie wolne od grzechu, gdyż to jest niemożliwe. Ważne jest, aby każdy kto zna nauczanie kościoła mojego syna na ziemi, starał się żałować za swoje grzechy tak często, jak to możliwe. Przez pokutę łatwiej będzie pozostać w stanie łaski, a to stworzy barierę dla dalszej pokusy. Moje dzieci, jesteście teraz świadkami wielkich, nieprzemijających zmian w świecie. Nastąpią one po ostrzeżeniu. Chociaż wielu będzie ignorować te ostrzeżenia z nieba, ważne jest. Aby ci, którzy przyjmują je jako Słowo Boże, przygotowali się. Jesteście ogniwem w mojej zbroi przeciw wrogowi, i przez wiarę będę podnosić Was i chronić przed prześladowaniami. To dzięki Waszej miłości do mojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, będę mógł ocalić te dzieci, które nie mogą znieść światła Boga. Wasze uświęcenie miłością, cierpieniem i modlitwami. Będą dla nich łaską ratującą ich od ognia piekielnego. Nie bójcie się o siebie, ale o tych, którzy nie tylko nie potrafią zobaczyć, ale nie chcą zobaczyć czasów, w których dzisiaj żyjecie. Przygotowania są zakończone i nadszedł czas, aby rozpocząć zmiany, gdyż nie pozwolę bestii ukraść dusz. Interwencja obiecana ludzkości od tak dawna nastąpi bardzo szybko, a potem. Zacznie się walka o ratowanie moich dzieci. Nie obawiajcie się mojej ręki, bo kiedy opadnie, to po to, aby ukarać tych, którzy próbują zniszczyć moje dzieci. Powstrzymam ich od oszukiwania dusz, powstrzymam ich od zbrodniczego zamiaru i zmiotę z powierzchni ziemi ich pełne fałszu kościoły, ich haniebne kulty, ich fałszywych bożków, ich miasta i ich narody, jeśli nadal będą odtrącać rękę, która je żywi. Oni zostali ostrzeżeni. Wy, moje ukochane dzieci, pomożecie mojemu synowi, aby ich zbawił. Nie bójcie się, ponieważ ci z pieczęcią Boga żywego nie tylko są chronieni, ale otrzymują łaski do bronienia Słowa Bożego, aby jak najwięcej dusz otrzymało dar życia. Wasz ukochany Ojciec, Bóg Najwyższy. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 16 lipca 2012 roku 1515 .15. Zbliża się czas, gdy prześladowanie mojego ukochanego wikariusza, papieża Benedykta XVI, osiągnie swój szczyt. Moja szczerze umiłowana córko, teraz jest czas na przygotowanie wszystkich kapłanów Bożych, biskupów i wszystkich tych, którzy prowadzą mój święty katolicki i apostolski kościół na ziemi. Gdyż zbliża się czas, gdy prześladowania mojego ukochanego wikariusza, papieża Benedykta XVI, osiągną swój szczyt. Wkrótce zostanie on zmuszony do ucieczki z Watykanu. Wówczas przyjdzie czas podziału mojego kościoła, jedni przeciw drugim. Wzywam wszystkie moje wyświęcone sługi, by pamiętali o swoich najświętszych przyrzeczeniach. Nigdy nie opuszczajcie swojego posłannictwa, nigdy mnie nie opuszczajcie. Nigdy nie przyjmujcie kłamstw w miejsce prawdy. Musicie prosić mnie, abym pomógł wam w tych trudnych czasach, które nadchodzą. Musicie powstać, zjednoczyć się i mnie naśladować. Módlcie się za pośrednictwem tej szczególnej modlitwy krucjaty, o siłę której będziecie potrzebowali. Modlitwa Krucjaty nr 66 dla duchownych Pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu. O drogi Jezu, pomóż mi pozostać wiernym Twojemu najświętszemu Słowu przez wszystkie czasy. Daj mi siłę do podtrzymywania prawdy o Twoim Kościele w obliczu przeciwności. Napełnij mnie łaską do szafowania świętymi sakramentami tak, jak nas nauczyłeś. Pomóż mi karmić Twój Kościół chlebem życia, i spraw, abym pozostał Ci wierny nawet wtedy, gdy mi tego zabronią. Uwolnij mnie od łańcucha oszustwa, który może mi grozić, abym mógł głosić prawdziwe Słowo Boże. Osłoń w tym czasie wszystkie swoje wyświęcone sługi Twoją najdroższą krwią, abyśmy pozostali odważni, wierni i wytrwali, w naszym posłuszeństwie Tobie, nasz umiłowany zbawicielu Jezu Chryste. Amen. Nie zniechęcajcie się, moi kochani, wyświęceni słudzy, ponieważ podział został przepowiedziany i musi dojść do ostatecznej bitwy o duszę. Kocham Was i będę z Wami teraz, gdy idziecie ze mną ciernistą drogą na kalwarię, po to, aby zbawienie ponownie stało się udziałem wszystkich dusz. Wasz Ukochany Jezus. Pozostałe orędzia. Znajdziesz na stronie paruzja.info. 17 lipca 2012 roku, 16. Młode dusze są mi drogie i płaczą z tego powodu, że wiele z nich nigdy nie uczono prawdy. Moja szczerze umiłowana córko, Twoja misja musi objąć wszystkie dzieci Boże. Szczególnie tęsknię za duszami młodych i tych, którzy pozwalają, aby ludzka inteligencja Zamknęła ich uszy, naprawdę mojej istoty. Młode dusze są mi drogie i płaczę z tego powodu, że wiele z nich nigdy nie uczono prawdy. Były one prowadzone w otchłań ciemności przez rodziców, z których wielu nie wierzyło w Boga. Szukają światła, ale to, co im się oferuje, jest fałszywym światłem tego wszystkiego, co się błyszczy. Są oni uwodzeni przez muzykę ubrania i rozrywkę, a to wszystko ma na celu pobudzanie zmysłów. Oni mnie nie znają, wielu nigdy nie słyszało o mnie, ani o nadziei, którą daję w ich poszukiwaniach przyszłego szczęścia. Lucyfer, upadły anioł z wyższej hierarchii serafinów mojego ojca, był utalentowanym muzykiem. Jako szatan w dzisiejszym świecie kusi on młode, wrażliwe dusze poprzez muzykę. Muzyka jest jego bronią zagłady i używa każdego jej rodzaju, aby zwabić małe, niewinne dusze w swoją sieć oszustwa. Muzyka jest wielkim darem od Boga. Jest również używana do zamaskowania obrzydliwego, hołdowania złemu poprzez teksty na cześć bestii. Niewiele młodych dusz rozumie moc muzyki ani tego, kiedy jest ona wykorzystywana w niewłaściwy sposób. Proszę. Nalegam, abyście mi pomogli uratować ich małe dusze. Przyprowadźcie je do mnie, nigdy ich nie zmuszajcie. Zamiast tego, poświęćcie mi małe dusze poprzez tę modlitwę. Modlitwa krucjaty nr 67: Chroń moje dzieci od króla kłamstw. Proszę cię, drogi Jezu, błagam, chroń moje dzieci od króla kłamstw. Poświęcam te dzieci wymień ich imiona twojemu najświętszemu sercu i proszę abyś dzięki płaszczowi twojej najdroższej krwi rozświetlił ich dusze i bezpiecznie wziął je w swoje kochające ramiona aby mogły zostać ochronione od wszelkiego zła proszę byś otworzył ich serca i wypełnił ich dusze duchem świętym podczas oświecenia sumienia aby zostały oczyszczone z każdej nieprawości amen Modlitwa dla ateistów podczas ostrzeżenia. Ci, którzy uważają się za ateistów, niech wysłuchają mojej obietnicy. Kocham Was i nigdy nie zrezygnuję z mojej walki o wyrwanie Was ze szponów oszusta, szatana, który zaślepia Was naprawdę. Kiedy nadejdzie czas i gdy na własne oczy zobaczycie swoje grzechy podczas ostrzeżenia, proszę odmówcie tę modlitwę. Jezu, pokaż mi prawdę i ocal mnie od zła. Szczerze żałuję za moje grzechy i proszę, abyś mnie teraz wziął i pokazał mi światło Twojego miłosierdzia. Amen. Jeżeli odmówicie tę modlitwę, nigdy więcej nie będziecie zgubieni. Z Waszych serc zostanie zdjęty ciężar i pozostaniecie w prawdziwym pokoju. Przypomnijcie sobie te słowa, gdy ten dzień nadejdzie. Nie opuszczę Was, będę Was trzymać, i odczujecie moją miłość przepływającą przez Wasze ciało, i wtedy otrzymacie dowód, za którym tęskniliście, Wasz Jezus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 17 lipca 2012 roku 23:18. Gdy nastąpi ostrzeżenie, będzie wiele zamieszania. Moja szczerze umiłowana córko, teraz czas płynie szybko. Przygotowuję was wszystkich już od pewnego czasu. Wy moi wyznawcy, wiecie co macie robić. Wasza spowiedź jest ważna i od teraz musicie postarać się o nią raz w tygodniu. Bądźcie spokojni. Jestem zadowolony z tego w jaki sposób wykonujecie moje polecenia. Proszę, powracajcie do moich modlitw krucjaty. I skupcie się na modlitwie, aby uratować dusze innych. Gdy nastąpi ostrzeżenie, będzie wiele zamieszania. Wszędzie ludzie będą odczuwać upokorzenie, odpowiednio do swoich braków charakteru. Wielu będzie zbyt przygnębionych, aby natychmiast powrócić do swoich miejsc pracy. Ludzie na wysokich stanowiskach w rządach będą poddawać w wątpliwość ustanowione przez siebie prawa. Mordercy i przestępcy z waszych społeczności będą czuć straszny smutek i rozpacz, ale wielu będzie pokutować ze swoje grzechy. Moi kapłani i moi wyświęceni słudzy od razu będą wiedzieli, że te orędzia pochodzą z moich boskich ust. Wówczas powstaną i pójdą w ślady moich wiernych wyznawców, aby pomóc mi przygotować świat na moje powtórne przyjście Niektórzy z nich będą wiedzieć, że to ja mówię do nich, ale zabraknie im odwagi, by otwarcie głosić moje Najświętsze Słowo. Z czasem otrzymają łaski do podtrzymania moich sakramentów, gdy zdadzą sobie sprawę, że mają one być zabezpieczone. Wtedy będą mieli dowód tych proroctw. Od tego czasu wielu rodziców będzie musiało zaszczepić w swoich dzieciach w wieku powyżej siedmiu lat znaczenie modlitwy i pokuty. Rodzice, macie obowiązek uczyć swoje dzieci prawdy. Ich serca będą otwarte na moją miłość po ostrzeżeniu i musicie nadal prowadzić je w sprawach duchowych. Dopilnujcie, abyście od teraz w waszych domach mieli Wodę Święconą i Krzyż Świętego Benedykta wraz z pieczęcią Boga Żywego zawieszoną w waszym domu. Wszystko to będzie chronić wasze rodziny. Postępujcie według moich poleceń. A wszystko będzie dobrze. Moja córko, musisz teraz iść i upewnić się, że Księga Prawdy zostanie opublikowana najszybciej jak to możliwe. Ważne jest, aby otrzymały ją dusze, które nie mają dostępu do komputera. Nie bój się, gdyż poprowadzę cię i ześlę ci pomoc, żeby zagwarantować, że dotrze ona do całego świata. Idź w pokoju. Idź w miłości, zawsze jestem z Tobą, jestem przy Tobie w każdej chwili dnia, prowadząc Cię nawet wtedy, gdy nie zdajesz sobie z tego sprawy jestem w Twoim sercu, Wasz ukochany Jezus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 18 lipca 2012 roku 1815 Maryja Panna. Niemile widziane przez dzisiejsze tak zwane społeczeństwo tolerancyjne jest przyznanie się do wiary w Jezusa Chrystusa. Moje dziecko, płaczę z tego powodu, że dzieci Boga boją się wyznać, lub są zakłopotane wyznając swoją miłość do Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Tak wielu w dzisiejszym świecie, którzy kochają mojego Syna, wstydzi się otwarcie, publicznie, głosić Jego imię z obawy przed upomnieniem. Niemile widziane przez dzisiejsze tak tzw. społeczeństwo tolerancyjne jest przyznanie się do wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego i w Jego nauczanie. Jednak wielu nie pomyśli nawet przez moment o tym, że w ciągu dnia wielokrotnie wypowiada Jego święte imię, bezczeszcząc je. Jego imię jest wypowiadane bardzo często, ale nie w taki sposób, jaki się powinno. Tak wielu boi się otwarcie przyznać do swojej miłości do mojego syna, w świecie, którego drażni chrześcijaństwo. Chrześcijaństwem pogardza dwie trzecie świata. Chrześcijanie są zastraszani, lekceważeni i często prześladowani, jak żadna inna religia na świecie. Naród wybrany przez Boga, Żydzi, także cierpią i są prześladowani w najbardziej nieludzki sposób, ponieważ wiadomo, kim oni są. Wybranym plemieniem, które wkrótce zostanie nawrócone i powita Mesjasza po raz drugi, chociaż nie udało im się Go przyjąć za pierwszym razem. Dzieci, nigdy nie powinniście się bać okazywania swojej miłości do mojego syna. Kiedy wyrazicie swoją miłość do Niego otwarcie i bez lęku, wielu ludzi będzie słuchać. Wtedy im bardziej będziecie głosić Jego święte słowo, tym pewniejsi się staniecie. Wtedy otrzymacie więcej łask, abyście mieli siłę do zrobienia kolejnego kroku. Po pewnym czasie nie będziecie się przejmować, co inni o was myślą. Jednak wielu będzie pod wrażeniem waszej uczciwości i wiele osób będzie chciało wiedzieć więcej na temat mojego syna. Teraz jest czas, aby mówić o miłosierdziu mojego syna jak największej liczbie ludzi muszą usłyszeć o jego Bożym miłosierdziu o największym darze ostrzeżeniu które będzie widzialne na całym świecie po ostrzeżeniu będą znać prawdę i wtedy wiele więcej będzie chciało słuchać tych orędzi z nieba dziękuję ci moje dziecko że odpowiedziałaś na moje wezwanie wasza ukochana matka w niebie matka zbawienia pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzia.info. 19 lipca 2012 roku, siódma. Moje ręce zostały wyrwane ze stawów podczas mojego ukrzyżowania, tak jak widać to na wizerunku całunu turyńskiego. Moja szczerze umiłowana córko, tworzony jest wielki plan, aby oszukać dzieci Boże, aby zniszczyć dowody mojego istnienia. Wkrótce wielu wyjdzie w przebraniu moich wyświęconych, pobożnych sług, aby spróbować zniszczyć wiarę we mnie, waszego ukochanego Jezusa. Zaczną podważać fakt moich narodzin, czystości mojej matki i okoliczność mojego zmartwychwstania. Będą demonizować te wszystkie rzeczy, jakby były fałszywe, i przedstawiać rzekome dowody, aby doprowadzić do tego, żeby jak najwięcej chrześcijan Miało wątpliwości co do mojego życia na ziemi. Będą wymyślać kłamstwa na temat mojego ukrzyżowania i robić dochodzenia w sprawie mojej moralności. Wtedy zaczną atakować relikwie, podważać ich autentyczność i starać się przedstawiać je jako nic innego, jak tylko zabobon tkwiący w umysłach chrześcijan. Wtedy przyjdzie kolej na całun turyński, tkaninę, którą owinięto moje martwe ciało w grobie. W końcu zaprzeczą, że jest autentyczny i będą propagować kłamstwa. Powiedzą, że moje ręce są za długie i poddadzą to w wątpliwość. Jednak nie zrozumieją tortur mojego ciała, które musiałem znosić w trakcie mojego ukrzyżowania. Moje ręce zostały wyrwane ze stawów podczas mojego ukrzyżowania, tak jak widać to na wizerunku całunu turyńskiego. Następnie będą próbowali udowodnić, że zmartwychwstanie nigdy nie miało miejsca. Wszystkie kłamstwa przez nich wypowiedziane będą desperackim krokiem do usunięcia wszelkich śladów po mnie. Później będą próbowali pozbawić świętych sakramentów i pisma świętego wszystkich tych, którzy nawrócą się podczas ostrzeżenia. Biblia zostanie zakazana w większości miejsc. Wprowadzą nową fałszywą książkę, która ich zdaniem będzie głosić znaczenie wzajemnej miłości. Będą wykorzystywać miłość, którą chrześcijanie mają w swoich sercach, jako dar od Boga, aby manipulować nimi w taki sposób, aby przyjęli przesłanie tak zwanej miłości. Powiedzą: Miłujcie się wzajemnie, teraz pokochajcie nawzajem swoje religie, połączcie się w jednej religii i okażcie prawdziwą miłość do Waszych braci i sióstr. Miłość samego siebie. Będzie zasadniczym przesłaniem. Najpierw pokochaj siebie, a będzie ci łatwiej pokochać Twojego bliźniego. Takie będzie ich przesłanie i to będzie największym kłamstwem do przyjęcia, którego zmuszą Was, moich wyznawców. Miłość siebie przed innymi obraża Boga, jest ona egoistyczna. Nie słuchajcie kłamstw, jednak będą oni tak przekonujący, że wielu uwierzy w to, co będzie im się wmawiać, i pójdą za przywódcą tej jednej światowej religii, jak owce na rzeź. Przenikanie nowej światowej religii do tak wielu narodów będzie przebiegało za zgodą wielu rządów. Będą bezwzględnie likwidować prawa chrześcijańskie, potem utworzą prawa zakazujące praktykowania wszystkich religii, zwłaszcza chrześcijaństwa. Będą one nakładać kary na tych, którzy nie podporządkują się ich żądaniom. Komunizm będzie przyczyną tego całego zła. Nie dlatego, że komunizm propaguje ateizm, dlatego, że będzie on promował nienawiść do Boga. Rosja i Chiny będą u władzy w wielu krajach, począwszy od Europy. Unia Europejska, bestia z dziesięcioma rogami, zostanie pożarta przez drugą bestię, bardziej bezwzględną i silniejszą. Wtedy komunizm mocno się zakorzeni, a następnie rozprzestrzeni się wszędzie. Okres ten nie będzie trwał długo, będzie krótki. Wasze modlitwy osłabią jego wpływ, ale zostało to zapowiedziane i nastąpi. Módlcie się, módlcie się, módlcie się o nawrócenie całego świata podczas ostrzeżenia. Jeśli większość dusz nawróci się, Wówczas wiele z tego ucisku może zostać złagodzone. Wasz Jezus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 20 lipca 2012 roku 1746. Wkrótce zostanie światu przedstawione najbardziej podstępne kłamstwo, które na tym etapie będzie niemożliwe do rozpoznania przez ludzkość. Moja szczerze umiłowana córko. Okres ucisku trwający trzy i pół roku rozpocznie się w grudniu 2012 roku. Będzie to okres, kiedy Antychryst pojawi się jako wojskowy bohater. Jego dusza została oddana Szatanowi, który posiada każdą jej część. Moce, którymi będzie dysponował, spowodują, że w końcu będzie postrzegany nie tylko jako człowiek pokoju, ale ludzie pomyślą, że On jest mną. Jezusem, Chrystusem, Zbawicielem ludzkości. Z czasem inni uwierzą też, że Antychryst został wysłany, by zapowiedzieć powtórne przyjście. Z tego powodu, tak wiele biednych dusz chętnie przyjmuje jego znak znak bestii. Ponieważ on jest bestią pod każdym względem, z powodu sposobów, w jaki szatan ujawnia się w jego ciele, będzie dokonywać cudów na niebie, uzdrawiać ludzi. Będzie przywódcą nowej światowej religii, i wraz z fałszywym prorokiem, który będzie kierował pustą już skorupą Kościoła katolickiego na ziemi, będzie z nim ściśle współpracować, by oszukać wszystkie dzieci Boże. Wkrótce zostanie światu przedstawione najbardziej podstępne kłamstwo, które na tym etapie będzie niemożliwe do rozpoznania przez ludzkość. Wy, którym dano tę Księgę Prawdy, te moje święte orędzia. By ostrzec ludzi przed tymi rzeczami, pamiętajcie o tym. Ich plan będzie tak wyrafinowany, że wielu zostanie zwiedzionych zewnętrzną, humanitarną miłością, którą przedstawią światu zgodnie ze swoim nikczemnym planem. Działając razem, Antychryst i fałszywy prorok mają już prawie na ukończeniu plan swojego niegodziwego panowania i pierwszą rzeczą, jaką oni wprowadzą, będzie nasilenie wojny na Bliskim Wschodzie. Antychrys będzie najważniejszym człowiekiem, który z za kulis będzie pociągał za sznurki, potem ujawni się i będzie postrzegany jako mediator pokojowego planu. Nastąpi to wówczas, gdy świat padnie pod jego urokiem. Tymczasem fałszywy prorok przejmie władzę w Kościele katolickim. Wkrótce Kościół Katolicki zostanie wciągnięty do nowej światowej religii, która stanie się przykrywką kultu szatana. Podstawowym celem tej obrzydliwości będzie uwielbienie siebie i wprowadzenie przepisów, w których będą się liczyć dwie rzeczy zniesienie sakramentów i zniesienie grzechu. Prawdziwe sakramenty będą dostępne tylko u tych księży i innych duchownych chrześcijańskich, którzy pozostaną mi wierni. Będą oni sprawować te sakramenty w specjalnych kościołach schronach. Zniesienie grzechu zostanie wprowadzone poprzez uchwalenie praw, które zostaną uznane jako poparcie dla tolerancji. Będą one zawierały aborcję, eutanazję i małżeństwa tej samej płci. Kościoły będą zmuszane do przyzwolenia na małżeństwa tej samej płci, a kapłani będą zmuszani do ich błogosławienia na moich oczach. W tym czasie nadal będą odprawiać swoją własną wersję mszy. Ich ofiara, Najświętszej Eucharystii, polegająca na bezczeszczeniu hostii, będzie się odbywała w kościołach katolickich. Mojej obecności nie będzie nie tylko w takich mszach, ale także w samych kościołach, gdzie będą mnie znieważać. Wszystkie te sprawy będą przerażające dla moich wyznawców. Nie będziecie już mogli korzystać z sakramentów, chyba że od księży z mojej reszty kościoła na ziemi. Z tego powodu... Daję Wam teraz takie dary, jak odpust zupełny na odpuszczenie grzechów. Nie ma on na celu zastąpić katolikom aktu spowiedzi. To będzie sposób, który zapewni pozostanie w stanie łaski. Mimo, że miliardy ludzi nawróci się podczas ostrzeżenia, proroctwa te nadal będą się realizować, ale wiele z tego może być złagodzone przez modlitwę o zmniejszenie cierpienia i prześladowania. Wy, moi wyznawcy, pamiętajcie że jesteście chronieni przez cały czas pieczęcią Boga Żywego. Musicie rozprowadzać pieczęć i przekazywać ją jak największej liczbie ludzi. Proszę zrozumcie, że mówię Wam te rzeczy do odpowiedniego przygotowania Was, abyście potrafili ochronić jak najwięcej dusz przed przyjęciem znaku bestii. Szatan będzie korzystać z mocy, jaką będzie posiadał w tych duszach, które przyjmą znak, i bardzo trudno będzie ich zbawić. Będziecie pouczani na każdym kroku drogi, moi wyznawcy, dzięki tej misji. Nie pozwólcie, aby strach wszedł do waszych serc, gdyż będę was napełniał odwagą, siłą, wytrzymałością i zaufaniem, abyście się wyprostowali i z podniesionym czołem maszerowali w mojej armii. Pamiętajcie, szatan nie wygra tej bitwy, gdyż nigdy mu się to nie uda. Tylko ci z pieczęcią Boga żywego i ci, którzy pozostaną wierni i niezachwiani w Bogu, mogą wygrać. Wasz Jezus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info 21 lipca 2012 roku, 1515. .15. Miłość Boga zajaśnieje nad wszystkimi, którzy proszą mojego Ojca o powstrzymanie antychrysta. Od zadania ludzkości straszliwych cierpień, moja szczerze umiłowana córko. Ci spośród moich wyznawców, którzy martwią się o przyszłe czasy, muszą wiedzieć, że wszelka władza leży w rękach mojego ojca przedwiecznego. Jego jedynym pragnieniem jest uratować wszystkie jego dzieci ze szponów bestii. Niestety, bestia, szatan, jest odrzucany przez niewierzących jako wytwór wyobraźni. On i jego armia demonów są wszędzie, nakłaniając dzieci Boże do grzechu w myślach, działaniach i uczynkach w każdej chwili dnia. Mój ojciec nie tylko chce zbawić dusze wszystkich swoich dzieci, chce ochronić je przed prześladowaniem antychrysta. Moc do odwrócenia, złagodzenia i osłabienia tych prób leży w waszych rękach, moi wyznawcy. Wasze modlitwy mogą przynieść wielką ulgę w cierpieniu planowanym przez wojska szatana w nadchodzących latach. Ci, którzy powrócą na drogi Pana, Boga Najwyższego, otrzymają łaski, aby pomóc powstrzymać większość tego okropnego i niegodziwego planu, który jest przygotowywany przez nikczemne grupy wobec swoich współbraci i współsióstr. Miłość Boga zajaśnieje nad wszystkimi, którzy proszą mojego Ojca o powstrzymanie Antychrysta od zadania ludzkości straszliwych cierpień. Musicie się usilnie modlić, aby szybko ograniczyć Antychrysta i fałszywego proroka w ich działaniach. Wy, moi wyznawcy, otrzymacie specjalne litanie, krucjaty modlitwy, aby rozbić i osłabić jego moc. Muszą one być odmawiane codziennie po ostrzeżeniu, najlepiej podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Te litanie mające na celu zniszczenie Antychrysta i jego armii będą potężną siłą, jeśli wystarczająco dużo dusz przyłączy się do tych modlitw, przyczynią się one do pokrzyżowania wielu planów uknutych przez Antychrysta i fałszywego proroka. Pierwszą litanię otrzymacie wkrótce, bądźcie silni. I zaufajcie mojej miłości do Was, gdyż nie jest moim pragnieniem, aby widzieć, gdy cierpicie. Wszystko, czego pragnę, to zjednoczenie całej ludzkości w nowej erze pokoju, która czeka na Was. Powinniście jedynie na tym się skupić. Całe cierpienie zostanie wymazane i zapomniane, kiedy rozpocznie się nowa era. Bądźcie cierpliwi, zaufajcie mi i pamiętajcie. Że miłość mojego ojca przedwiecznego, którą obejmuje swoje dzieci, jest nie do pokonania i przekracza wasze zrozumienie. Kochajcie i ufajcie Jego wielkiej miłości i pamiętajcie, że moc mojego Bożego Miłosierdzia jest tak silna, że gdy otoczę nią całą ludzkość, miliardy się nawrócą. Nastąpi do wówczas, gdy moc Ducha Świętego wyleje się na większość dusz dzieci bożych co stanie się dla Antychrysta ciężarem nie do zniesienia. Będzie mu trudno przebić pancerz armii Boga. Dlatego nigdy nie wolno wam tracić nadziei. Walka o duszę może zostać skrócona i złagodzona, jeśli wystarczająca liczba dusz nawróci się i ich pouczę. Kocham Was wszystkich i mam nadzieję, że zawsze mi będziecie ufać. Wasz Jezus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 22 lipca 2012 roku 19. Wygracie tę bitwę o duszę i nie potrwa to długo, zanim wyłoni się nowy świat bez końca. Moja szczerze umiłowana córko, wiele wybranych dusz znosi w tym czasie wielkie cierpienie z powodu biczowania grzechem, ponieważ ich serca są splecione z moim. To zjednoczenie w cierpieniu będzie teraz odczuwane przez wielu wizjonerów, widzących i dusze ofiarne, aby ocalić dusze tych, którzy umrą w stanie grzechu śmiertelnego podczas ostrzeżenia. Jest to cierpienie nieporównywalne z żadnym innym i pomoże pokonać wroga podczas ostrzeżenia. Moja córko, musisz nadal publikować moje orędzia, choć sprawia ci to teraz ból. Niepokój na świecie będzie szybko narastał. I nie tylko wybuchną wojny, ale bank globalny będzie starał się przejąć kontrolę nad znaczną częścią światowych walut. Chaos zwycięży, i katastrofy ekologiczne wzrosną, gdy opadnie ręka mojego Ojca, aby ukarać ludzkość za ich słabości i niewolę grzechu. Moi wyznawcy, wasze modlitwy powstrzymają wiele nieszczęść, które mogłyby zniszczyć miasta i narody. Nigdy nie możecie rezygnować z modlitwy. Wytrwałość i wierność wobec mnie, waszego Jezusa, złagodzi tę sytuację. Musicie pozostać silni w tym okresie walki, ponieważ wkrótce wszystko się zmieni. Mimo złości armii szatana, rosnąca wiara mojej armii stawi im czoła i powstrzyma ich od prób zniszczenia mojego kościoła. Nigdy nie czujcie się rozczarowani w tej pracy. Nawet wtedy, gdy czasami będzie się wydawała beznadziejna. Moje miłosierdzie jest ogromne. Moja miłość obejmuje wszystkie dzieci Boże. Wygracie tę bitwę o duszę, i nie potrwa to długo, zanim wyłoni się nowy świat bez końca. To jest wasza przyszłość, przyszłość świata, do którego musicie dążyć. Dni szatana są policzone. Radujcie się, gdyż wkrótce zapomnicie o cierpieniu. Wasz Jezus Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info 23 lipca 2012 roku 1636 Maryja Panna. Pozwólcie mi wam pomóc jako matce zbawienia, jak głosi mój ostatni tytuł z nieba. Moje dziecko, każdy naród tonie w dolinie łez. To zostało przepowiedziane wiele razy i na wiele sposobów lecz oni nie słuchali ostrzeżeń, które dawałam wizjonerom na przestrzeni wieków. Niektórzy znający obietnicę Pana, który powiedział, że przyjdzie rządzić światem bez końca, rozpoznają znaki. Większość ludzi ich nie rozpozna, bo nie znają Ewangelii. Dzieci, te czasy są bardzo trudne i mylące. Ja, wasza kochana matka, ofiaruję wam ochronę przed szatanem, jeśli tylko mnie o to poprosicie. Została udzielona mi władza zmiażdżenia go. Jeśli będziecie wzywać mojej pomocy, będę mogła złagodzić wasze cierpienie. Moje dziecko, jego wpływ staje się wyraźny dla wielu z was, którzy otwierają oczy. Jego złość objawi się w wielu dzieciach Bożych. Morderstwa, bezsensowne zabijanie Wojny, chciwość, prześladowanie, niemoralność i szerzące się grzechy, które łamią każde Boże przykazanie ustanowione przez Mojżesza, są widoczne dla Was wszystkich. Wy małej wiary, którzy pytacie, jakie to ma znaczenie, musicie znać szkody, jakich szatan dokonuje w Waszych duszach. On jest jak choroba trudna do wyleczenia. Jak już raz Was opanuje, to doprowadzi do innych chorób nawet gorszych niż ta pierwsza dlatego jeden lek nie wystarczy zatruwa on duszę umysł i ciało tak szybko że bardzo trudno jest uwolnić się o własnych siłach dzieci nie zdajecie sobie sprawy jak jest potężny i mściwy gdy raz zaatakuje duszę nie pozostawi jej już w spokoju także taka dusza prawie odchodzi od zmysłów w niektórych przypadkach te dusze już nie są w stanie zapanować nad swoimi impulsami jako matka wszystkich dzieci Bożych mam moc, aby pomóc ratować wasze dusze. Jako matce zbawienia, jak głosi mój ostatni tytuł z nieba, pozwólcie mi wam pomóc. Musicie codziennie odmawiać mój święty różaniec o ochronę, a szatan zostawi was i waszych bliskich w spokoju. Nigdy nie lekceważcie tej modlitwy, gdyż moc szatana maleje, gdy tylko zaczniecie ją odmawiać. Dzieci, moc Boga jest przekazywana tym, którzy wzywają mojego Syna, Jezusa, aby dał wam siłę do życia w tych czasach. Nie otrzymacie jej, jeśli nie będziecie o nią prosili. Oto kolejna modlitwa krucjaty, którą należy odmawiać w celu uzyskania ochrony przed szatanem. Modlitwa krucjaty numer 68. Chroni mnie od wpływu szatana. Matko Boga, Matko Zbawienia, okryj mnie Twoim Najświętszym Płaszczem i chroń moją rodzinę od wpływu szatana i jego upadłych aniołów. Pomóż mi ufać Bożemu Miłosierdziu, Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa w każdym momencie. Wspieraj mnie w miłości do Niego i nigdy nie pozwól mi odejść od prawdy Jego nauczania, bez względu na to, ile pokus doświadczę. Amen. Módlcie się, módlcie się. Módlcie się zawsze o ochronę przed złym, ponieważ zadaje straszne rany, krzywdy i cierpienia w Waszym życiu. Jeśli nie poprosicie, nie będziecie mogli otrzymać tych łask. Zaufajcie mi, Waszej Matce, przez cały czas, gdyż moją rolą jest pomóc mojemu Synowi zbawić duszę wszystkich dzieci bożych. Wasza kochająca Matka, Królowa Ziemi, Matka Zbawienia. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 24 lipca 2012 roku 1739. Proroctwa dane Janowi, a do tej pory nieujawnione, są teraz przedstawiane, aby obudzić świat. Moja szczerze umiłowana córko, zbliża się czas ujawnienia całemu światu ostatecznych tajemnic Boga Najwyższego. Twój głos, moja córko końcu dopełni plan Boży na ziemi, aby ujawnić prawdę o moim powtórnym przyjściu. Ty moja córko jesteś siódmym aniołem, wysłanym przygotować dzieci Boże do odnowienia ich wiary, aby mogli dostąpić zbawienia. Kiedy odkryjesz tajemnicę siedmiu pieczęci, które ja, Jezus, baranek Boży, teraz otwieram, wielu to rozwścieczy, podłe kłamstwa, rozgłaszane przez tych, którzy udają sługi mojego kościoła, zostaną ujawnione, kiedy rozbrzmi twój głos. Każdy haniebny czyn, popełniony przez wyznawców szatana, którzy ośmielają się uważać siebie za moich wyznawców, będzie zdemaskowany. Każde kłamstwo będzie odkryte, aby wszyscy je zobaczyli. Nowy fałszywy kościół, utworzony przez antychrysta, zostanie ukazany takim, jaki jest naprawdę. Każda próba oszukania dzieci Bożych zostanie rozbita w miarę nasilania się walki o ocalenie ludzkości. Bluźnierstwa wypowiedziane przez tych, którzy nie mówią w moje święte imię, będą ujawnione wszystkim, choć wielu nie przyjmie prawdy o Bogu, która jest teraz podawana światu. Słowa ukryte przez tak długi czas i zamknięte aż do końca, teraz wylewają się z moich ust. Nikt nie będzie pozbawiony prawdy. Wszystkim zostanie ukazane prawdziwe słowo, gdyż ponownie przygotują się, aby ocalić ludzkość od wiecznego potępienia. Proroctwa dane Janowi, a do tej pory nieujawnione, są teraz przedstawiane, aby obudzić świat. Ewangelie po raz kolejny, po tak długim czasie, będą rozprzestrzeniane po całym świecie. Ślepi ponownie zobaczą, Niemi będą mówić prawdę, która jak miód będzie wylewać się z ich ust. Głusi będą słyszeć, a prawda przyniesie im pocieszenie, za którym tak długo tęsknili w swoim życiu. Odstępstwo zostanie przełamane, i czyste dusze, godne prawdy, przyjmą ją w końcu z otwartymi ramionami. Moc Boża ujawni się wówczas na każdym rogu. Bądźcie pewni że na rybek szatana i jego zwolennicy zrobią wszystko aby powstrzymać przekazywanie światu księgi prawdy danej z miłości Boga będą oni bezsilni wobec niej choć pozornie będzie wyglądać inaczej niebiosa oczekują teraz tej chwili zjednoczenia całej ludzkości na mój chwalebny powrót nigdy mnie nie opuszczajcie przyjmijcie mnie z radością gdyż przygotowuję was na moje chwalebne powtórne przyjście. Weźcie za sobą swoje rodziny i pójdźcie w moje ramiona, gdy przygotowuję do objęcia was ochroną moich szczególnych łask z nieba. Wzywam was wszystkich do rozpoznania ostatniego wołania poprzez mojego siódmego posłańca, któremu dano władzę ujawnienia siedmiu trąb, zawartości siedmiu pieczęci, kiedy chór aniołów przygotowuje się do spełnienia proroctw wasz Jezus Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info 25 lipca 2012 roku 23:30 Miłość to znak od Boga bez względu na religię lub wyznanie miłość może pochodzić tylko od Boga Moja szczerze umiłowana córko Pragnę omówić znaczenie miłości i tego, że świat bez miłości nie mógłby przetrwać. Bóg jest miłością, miłość pochodzi od Boga. Gdzie odnajdujecie miłość, od razu czujecie obecność Boga. Prawie każdy na świecie odczuwa miłość na pewnym etapie, miłość uwalnia duszę, a jej czystość daje przebłysk głębi miłości, jaką Bóg ma dla każdego swojego dziecka. Miłość pokonuje śmierć, miłość pokonuje zło, miłość jest wieczna, nigdy nie umrze, gdyż pochodzi od Boga i trwać będzie na wieki. Kiedy miłość jest atakowana w tym życiu przez złego, który działa poprzez duszę, to cierpi wiednie i może być zastąpiona przez obojętność albo czasami nienawiść, tylko dzięki miłości, zwłaszcza wzajemnej pokój może panować na świecie. Bez miłości ludzie by umarli i stali się jałowi. Kiedy kochasz dziecko, czujesz ten sam rodzaj miłości, jaki mój ojciec posiada w swoim sercu dla każdego dziecka urodzonego na tym świecie poprzez jego stworzenie. Wyobraź sobie ból rodzica, gdy dziecko zaginie. Smutek, niepokój i lęk są identyczne z tymi odczuwanymi przez mojego ojca, kiedy jego dzieci błąkają się i stają się zaginione dla prawdy Jego istnienia. Poza tym wyobraźcie sobie przerażenie, które rodzic musi znosić, jeśli nie może znaleźć ich dziecka. Co wtedy, gdy zostaną stracone na zawsze? Łamie to serce mojemu ojcu, kiedy traci swoje dzieci. Nic go nie pocieszę, Dopóki nie odnajdzie ich ponownie, lub gdy zawrócą i przybiegną z powrotem do domu, do Niego. Całe stworzenie zaistniało przez miłość mojego Ojca. Jego miłość wypełnia niebiosa i ziemię i jest przejmująco potężna. Wszystko zostało stworzone z Jego boskiej miłości i hojności Jego serca, tak aby mógł dzielić się wszystkimi cudami stworzenia ze swoimi dziećmi. Jego miłość do swoich dzieci nigdy nie umrze. Jego zdrada przez Lucyfera, któremu dał wszystko, sprawia, że jego miłość do ludzkości nie została odwzajemniona przez większość ludzkości. Jego miłość do swoich dzieci, miłość odwiecznie kochającego Ojca, jest tak silna, że nic nigdy nie zdoła jej zabić. Jego miłość oznacza, że każdy człowiek dostał drugą szansę. Ostrzeżenie, wielki dar zatwierdzony przez mojego ojca, jest szczególnym wołaniem z nieba. To wołanie, wielki nadprzyrodzony cud, da każdemu z Was szansę zbawienia, powołania i otrzymania klucza do otwarcia drzwi do nowego raju na ziemi. Ci z Was, którzy przyjmują klucz do raju, w rezultacie pokonają bestię. Świat w końcu pozbędzie się zła grzechu, cierpienia. I każdego bólu zapanuje pokój. Miłość do mojego Ojca w końcu rozkwitnie i będziecie żyli zgodnie z Jego boską wolą. Miłość to znak od Boga, bez względu na religię lub wyznanie, miłość może pochodzić tylko od Boga. Jest światłem obecnym w każdej duszy, nawet tych, którzy są zatwardziałymi grzesznikami, gdyż Bóg nigdy nie gasi swojego światła. Chwyćcie je, obejmijcie je, trzymajcie się miłości, która doprowadzi was do Niego. Miłość uratuje was od ciemności. Wasz Jezus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 26 lipca 2012 roku 23:55. Pakt z szatanem dobiega końca, i dwa wydarzenia muszą wkrótce nastąpić. Moja szczerze umiłowana córko. Wielu ludzi tak naprawdę nie rozumie tajemnicy mojego powtórnego przyjścia. Moje powtórne przyjście jest wypełnieniem nowego przymierza. Będzie stworzeniem doskonałego raju, który mój, umiłowany ojciec, uczynił z miłością dla Adama i Ewy. W tamtym czasie wszystkie rzeczy na Ziemi były w doskonałej harmonii i w zgodzie z wolą Bożą. Czasy od mojego ukrzyżowania na Ziemi były bolesne dla ludzkości, z powodu panowania szatana, który rządził Ziemią w tym okresie. Pakt z szatanem dobiega końca, i dwa wydarzenia muszą wkrótce nastąpić. Odkupienie rodzaju ludzkiego nastąpi podczas ostrzeżenia. Od tego czasu ludzie, w tym ci, którzy są nieświadomi istnienia Boga, przyjmą prawdę. Inni, którzy z ociąganiem odpowiedzą na ten wielki cud, kiedy dowód zostanie im przedstawiony, zdążą się nawrócić. Oni też będą prosić o przebaczenie za swoje grzeszne życie. Potem nadejdzie etap końcowy, uświęcenie, końcowe oczyszczenie, gdy cała ludzkość będzie gotowa do wprowadzenia do idealnego raju. Jest to raj zamieszkały pierwotnie przez Adama i Ewę. Dopiero wówczas zostanie spełniona boska wola mojego Ojca kiedy wszyscy ludzie będą się kochać i szanować wolę mojego Ojca, która w końcu zostanie wypełniona. Zanim to wszystko się stanie, będzie dużo sprzeciwu wobec woli mojego Ojca, która wreszcie będzie się realizować. Dzieci Boże będą odciągane w każdą stronę. Chociaż Duch Święty zostanie wylany na całym świecie podczas ostrzeżenia, szatan zrobi wszystko, aby zatrzymać tę spowiedź powszechną. On i jego nikczemni zwolennicy także przygotowują się do ostrzeżenia. Ich celem będzie przekonywanie wszystkich, że to się nie wydarzyło. Tak więc wielu osobom będzie trudno otwarcie przyjąć Bożą miłość i istnienie nowego raju tak długo, jak szatan będzie krążył po ziemi. Wolność nastąpi dopiero wtedy, gdy zostanie on wygnany. Niestety, ci, którzy nie dostrzegą prawdy, i którzy uparcie będą odmawiać przyjęcia Boga, nigdy nie ujrzą raju. Proszę, odmawiajcie tę modlitwę Krucjaty, aby przyjąć boską wolę mojego Ojca. Modlitwa Krucjaty nr 69. Modlitwa do Boga Ojca o przyjęcie Jego boskiej woli. Boże Ojcze Wszechmogący, przyjmuję Twoją boską wolę. Pomóż Twoim dzieciom ją przyjąć. Powstrzymaj szatana od odmawiania twoim dzieciom prawa do dziedzictwa ich ojca. Nie pozwól, abyśmy poddali się w walce o nasze dziedzictwo w raju. Usłysz nasze błagania o wygnanie szatana i jego upadłych aniołów. Proszę cię, drogi Ojcze, oczyść ziemię twoim miłosierdziem i wypełnij nas twoim Duchem Świętym. Prowadź nas, abyśmy utworzyli twoją najświętszą armię. Napełnioną mocą do wygnania bestii na zawsze. Amen. Idźcie w pokoju, Wasz Jezus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 27 lipca 2012 roku, 18:30. Kiedy moja armia osiągnie 20 milionów, pomnożę tę liczbę do miliardów. Moja szczerze umiłowana córko. Moim pragnieniem jest zjednoczyć moich wyznawców w jednej armii, która już przynosi owoce przez te orędzia. Moja armia jest już utworzona i jest zjednoczona przez moc Ducha Świętego, która rozprzestrzenia się lotem błyskawicy po całym świecie. Wy, którzy obecnie wykonujecie moje polecenia, choć może uważacie, że pracujecie w małych grupach, musicie wiedzieć, że moja armia Składa się obecnie z ponad 25 tysięcy oddanych żołnierzy, którzy otrzymują moje modlitwy krucjaty każdego dnia. Wasze poświęcenie dla mnie, Waszego ukochanego Jezusa, przynosi mi tyle pocieszenia i radości, gdyż Wasze modlitwy ratują miliony dusz w każdej sekundzie każdego dnia. Gdybyście byli świadkami ich wdzięczności, nigdy nie przestalibyście się modlić, taka jest ich moc. Szatan cierpi z powodu tej misji i zrobi wszystko, aby jej zaszkodzić. Dlatego nie możecie się dać zastraszyć tym, którzy oskarżają Was o Herezję, aby opóźnić Was w rozpowszechnianiu moich orędzi. Jeśli pozwolicie innym, by mącili Wam w głowach, tym, którzy starają się Was poniżyć lub którzy szydzą z Waszej wiary, wówczas mniej dusz będzie mogło być zbawionych. Myślcie o tej misji tak, jak gdybyście pracowali dla zagranicznej agencji pomocy, jak grupy ludzi, które udają się do spustoszonych krajów, dla ratowania życia tych, którzy cierpią głód. Sprawą najwyższej wagi jest to, abyście pokonali wszystkie przeszkody, aby dostarczyć pomocy ofiarom. Jedna godzina opóźnienia może tu zadecydować o życiu lub śmierci. Tak samo jest z tą misją. Patrzcie przed siebie, nie zwracajcie uwagi na tych, którzy będą próbowali zakłócać wasze działania, chcąc was powstrzymać, i maszerujcie naprzód. Zbierajcie innych po drodze i prowadźcie ich do zwycięstwa, zwycięstwa zbawienia. Wasza armia rozrasta się każdego dnia. Trzymajcie mnie za rękę, aż osiągniemy armię, jakiej pragnę, złożonej z dwudziestu milionów która będzie przewodzić w walce przeciw Antychrystowi. Kiedy moja armia osiągnie dwadzieścia milionów, pomnożę tę liczbę do miliardów, a kiedy tak się stanie, bestia zostanie ostatecznie zniszczona. To jest moja obietnica. Dzieci Boże w wielkiej liczbie, wypełnione Jego boską miłością, zniszczą zło. Pamiętajcie, miłość jest silniejsza od nienawiści. Tylko miłość w obfitości może usunąć zło. Wasz Jezus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 29 lipca 2012 roku 2010. Z powodu grzechu aborcji upadnie wiele narodów i zostaną za to surowo ukarane. Moja szczerze umiłowana córko, odstępstwo na świecie Dezorientuje dzieci Boże w sprawie istnienia grzechu. Wiele dusz, kiedy mają na myśli grzech, od razu myślą o najcięższych grzechach, takich jak zabójstwo. Grzech przybiera różne formy. Niestety, ponieważ grzech został odrzucony jako wada lub cecha, jest on obecnie uważany po prostu za naturalną słabość. Wielu już przestało wierzyć w istnienie grzechu. Aborcja. Po zabójstwie własnego brata, jest największą formą ludobójstwa na świecie. A mimo to, jest to nie tylko tolerowane, lecz prawa ustanawiane przez wasze narody uznają ją za konieczność. Z powodu grzechu aborcji upadnie wiele narodów i zostaną za to surowo ukarane. Aborcja jest godnym pogardy aktem i zagładą pokoleń dzieci bożych, które nie mogą się bronić. Każdy, kto zabije dziecko Boże, nie uniknie dotkliwej kary. Gniewu mojego ojca podczas kary doświadczą te narody, które zalegalizowały aborcję. Zostaną one zgładzone i nie będzie okazane im współczucie, tak jak oni nie okazywali skruchy za ten grzech śmiertelny, kiedy godzili się na zabijanie dzieci Bożych w łonach matek. Wzywam tych, którzy podstępnie próbują przedstawić aborcję jako niezbędną ochronę praw matki. Kłamstwa są wykorzystywane do zamaskowania zbrodni aborcji, która przeciwstawia się prawu Bożemu. Za ten grzech każdy prawodawca, lekarz lub osoba, która przyczynia się w jakikolwiek sposób do tego ochytnego czynu, są winni w oczach Boga i będą cierpieć karę, która ich czeka. Tym, którzy akceptują jego popełnianie, mówię to: Ci, którzy pozwalają na zabicie człowieka, są tak samo winni tego przestępstwa, jak ci, którzy je popełniają. W tym przypadku jesteście winni morderstwa i jest to grzech śmiertelny. Nie macie prawa do odbierania życia ani do osądzania. Tylko ja, Jezus Chrystus, mam prawo osądzania. Każdy, kto przyczynia się do śmierci mordercy, poprzez akt egzekucji będzie cierpieć w ogniu piekła na wieczność, chyba że się nawróci. Tak wielu z Was wyznaje prawo, oko za oko. Jak bardzo jesteście w błędzie. Czy nie przyjmujecie przykazań mojego ojca? Nie zabijaj. Nie zabijaj odnosi się także do tych agresywnych armii, które maszerują po ziemiach, które nie należą do nich w celu panowania nad nimi. Odnosi się to do armii, które strzelają i zabijają niewinne dusze. To wszystko jest morderstwem, jest to niezgodne z prawem mojego ojca. Inne grzechy, tak jak chciwość, rządza, mówienie źle o innych, oszukiwanie ludzi w świetle prawa, zemsta i oszczerstwo, to wszystko prowadzi do wszelkich innych grzechów. Stają się one akceptowane w dzisiejszym świecie, ponieważ największą waszą miłością jest miłość własna. Kłamstwo samozadowolenia, do przyjęcia którego zostaliście zmuszeni przez waszych fałszywych nauczycieli, jest drogą do grzechu. Mówią wam, że musicie poświęcać swój czas na zaspokojenie własnego głodu bogactwa. Mówią wam, że musicie dbać o siebie. Że jesteście najważniejszymi osobami w swoim życiu. Musicie zrobić wszystko, aby zaspokoić wszystkie wasze zmysły. Pozostali są na drugim miejscu. To prowadzi do chciwości, egoizmu, żądzy, a wtedy już łatwo was skusić do popełnienia grzechu śmiertelnego. Grzech będzie przyjęty przez wasze narody jak nigdy dotąd. Zostaną wprowadzone przepisy prawne, które zalegalizują grzech śmiertelny i biada tym, którzy się sprzeciwią. Ci, którzy będą popierać tę niegodziwość, powiedzą, że te przepisy mają chronić wrażliwych, lecz w rzeczywistości jedynie zalegalizują zabójstwo, aborcję, małżeństwa homoseksualne i bałwochwalstwo fałszywych bogów. Będą godzić się na prześladowania biednych i wyrzucanie ich na ulice, aby uczynić z nich nędzarzy. Wprowadzą prawo zmuszające was do zaprzestania praktykowania swojej religii. Praktykowanie będzie łamaniem przez was prawa, grzechem w ich oczach. Jak już mówiłem wcześniej, wasz świat jest tak pełen kłamstw, że dobro jest przedstawiane jako zło, a zło jako dobro. Wasz świat jest odwrócony tyłem do przodu, i w rezultacie kwitnie grzech. Zachęcam was, abyście powrócili do rozważania dziesięciu przykazań, przestrzegajcie ich i żyjcie tak, jak powinniście w oczach mojego ojca. Łamiecie przykazania i grzeszycie. Twierdzicie, że niektóre grzechy są dobre i przeciwstawiacie się mojemu ojcu. Przestrzeganie praw bożych jest słabe i kruche na świecie w tym czasie. Wielu dzieciom bożym moi wyświęceni słudzy, nie powiedzieli o konsekwencjach grzechu. Tolerancja grzechu jest największym grzechem ze wszystkich. Tolerancja jest przebiegłym kłamstwem, zasianym w umysłach ludzkości przez króla kłamstwa, szatana. Tolerancja jest innym sposobem usprawiedliwienia grzechu z powodu słabości człowieka do ulegania pokusie szatana. Obudźcie się i uznajcie grzech tym, czym on jest. Możecie między sobą dyskutować i bronić grzechu, jak chcecie, ale nigdy nie zostanie on przyjęty w oczach mojego Ojca. Aby wejść do raju, musicie być wolni od grzechu. Aby uwolnić się od grzechu, trzeba pokutować. Aby pokutować, trzeba przede wszystkim przyjąć dziesięcioro przykazań. Wówczas należy okazać prawdziwą skruchę. Prawdziwą skruchę mogą odczuwać ci, Którzy są pokorni wobec mnie. Tylko wtedy grzech będzie odpuszczony, tylko wtedy dusze będą gotowe, aby wejść do królestwa mojego ojca. War zbawiciel Jezus Chrystus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 30 lipca 2012 roku, pierwsza. Mój Kościół Katolicki jest rozdzierany na strzępy, ale dusza mojego kościoła nigdy nie zostanie zabrana ani pochłonięta przez szatana. Moja szczerze umiłowana córko, kiedy byłem w agonii w ogrodzie, największą obrzydliwością, jaką pokazał mi szatan, była niewierność katolickiego i apostolskiego Kościoła w czasach ostatecznych. Tam właśnie szatan dręczył mnie wizjami przyszłości, pokazał mi oziębłe sługi Kościoła w tych waszych czasach. Pozwolili oni dumie i fałszywym prawdom, dominujących przez ich tolerancję grzechu, dać się zaślepić na prawdę Bożą. Ich przywiązanie do ziemskich spraw powoduje, że wielu z moich wyświęconych sług nie ma litości ani pokory w swoich duszach, aby prowadzić moich wyznawców ku świętości, niezbędnej, aby uratować ich dusze. Tak wielu obróciło się przeciwko mnie choć mówią, że kochają dzieci Boże. Poprzez promowanie tolerancji w imię Boga przedstawiają fałszywe doktryny, które maskują prawdę. Ci odszczepieńcy w moim kościele na ziemi, którzy twierdzą, że tworzą nowy typ wyznawców w imię kościoła katolickiego, ale którzy zaprzeczają moim naukom, są kuszeni przez szatana, który chce zniszczyć mój kościół. Ten zły duch spowodował już straszny grzech zepsucia mojego kościoła, a teraz chcę wbijać ostatnie gwoździe, aby ukrzyżować mój kościół, a następnie wrzucić do piekła te moje wyświęcone sługi, którzy bezczeszczą słowo Boga, poprzez ułatwienie przyzwolenia na grzech wśród dzieci bożych. Ich grzech bicia mnie w twarz, poprzez afiszowanie się nieprzyzwoitością przede mną. I utrzymywanie, że jest to akceptowane i tolerowane przez Boga, zostanie surowo ukarany. Ośmielają się poprzez grzech pychy i kłamstwa wprowadzać dusze w błąd i kierować je do jaskini ciemności, nie rozumiejąc tego, że skazują oni duszę na jezioro ognia. Wielu z moich wyświęconych sług jest wprowadzanych w błąd i o tym nie wie, ale wiele takich sług, nawet jeśli są uczciwi wobec siebie, jest zdezorientowanych. Są wreszcie tacy, którzy udają, że są moimi wyświęconymi sługami, lecz pochodzą z drugiej strony. Niewolnicy bestii celowo przedstawiają się jako moi namaszczeni kapłani. Zadają mi oni tak straszne cierpienia. Nie tylko niszczą duszę, lecz świadomie zawarli pak z szatanem, który ich pożre. Popełniają ohydne czyny na moich ołtarzach przed najświętszym sakramentem, ale niewielu wie, że popełniają oni takie czyny. Jednak tęsknię za ich duszami. Mój kościół katolicki został rozdarty na strzępy, ale dusza mojego kościoła nigdy nie zostanie zabrana ani pochłonięta przez szatana, choć słudzy mojego kościoła mogą zostać zwiedzeni i zniszczeni przez bestię. To jest mój czas, aby interweniować i pomóc im wznieść się ponad te straszne męczarnie. Potrzebuję Was, moi wyznawcy i tych wyświęconych sług spośród Was, którzy rozumieją, co się dzieje, do odmawiania tej modlitwy krucjaty nr 70. Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało silne i wierne świętemu Słowu Bożemu. O drogi Jezu. Pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać schizmę, która się rozwija w Twoim kościele. Pomóż Twoim wyświęconym sługom pozostać silnymi i wiernymi Twojemu świętemu Słowu. Nigdy nie pozwól, aby ziemskie ambicje przesłoniły im czystą miłość do Ciebie. Daj im łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą i aby czcili Twoją najświętszą obecność w Eucharystii. Pomóż i prowadź te wszystkie wyświęcone sługi, którzy mogą być letni w miłości do Ciebie, i cały czas rozpalaj na nowo w ich duszach ogień ducha świętego. Pomóż im rozpoznać pokusy, na które są wystawiani, żeby ich rozproszyć. Otwórz ich oczy, aby w każdej chwili mogli ujrzeć prawdę. Błogosław ich, drogi Jezu, w tym czasie i osłoń ich Twoją najdroższą krwią, aby zapewnić im ochronę, przed wszelką szkodą. Daj im siłę do odparcia kuszenia szatana, gdyby podsuwał im pokusę zaprzeczania istnienia grzechu. Amen. Moi wyświęceni słudzy są podporą mojego kościoła. Są pierwsi w kolejności, aby zmierzyć się ze strasznym atakiem szatana w tym czasie. Pomóżcie mi kierować nimi na drodze do ratowania resztek mojego kościoła, gdyż zmierza on do schizmy. Która wkrótce zostanie wywołana przez fałszywego proroka. Zbierzcie się i módlcie się o zjednoczenie moich wyświęconych sług, którzy są niezbędni do utrzymania mojego kościoła silnym w czasach, które nadchodzą. Wasz Jezus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 31 lipca 2012 roku, 18:10 Maria Panna. Zaniedbanie głoszenia prawdy nauczanie mojego syna oznacza, że o Bogu się obecnie zapomina. Moje dziecko, prześladowanie, które znosisz, jest spowodowane publikacją księgi prawdy. Zły duch umieszcza przeszkody na ścieżce, którą idziesz i nie powstrzyma się przed niczym, aby cię złamać. Ważne jest, aby ignorować nieustanne niegodziwe kłamstwa, które przedstawiają tobie ci, którzy twierdzą, że posiadają wiedzę na temat Słowa Bożego. Odrzucanie przez nich tych orędzi nie ma znaczenia. Musisz odpowiadać tylko na słowo mojego Syna i nic więcej. Musisz zaufać mojemu synowi i milczeć, kiedy ci, zaślepieni kłamstwami, starają się wejść z tobą w kontakt i przyłapać cię na błędzie. Nie słuchaj, nie odpowiadaj. Zamiast tego po prostu głoś słowo Boże. Moje dziecko, tak wielu wyznawców Chrystusa cierpi w tym czasie. Ich głosy są tylko szeptem na świecie, który wykrzykuje na cześć ziemskich cudów. Prawdziwe słowo Boże. Nie jest już otwarcie głoszone nawet przez sługi Boże w Kościele. Wstydząc się być postrzeganymi jako ci, którzy otwarcie głoszą prawdę, błąkają się bez nadziei, próbując odnaleźć drogę wśród zamętu, spowodowanego zeświadczeniem. Gdy tylko wspomni się o Bogu lub o moim ukochanym Synu, Jezusie Chrystusie, pojawiają się agresywne reakcje na coraz szerszą skalę. Bardzo niewiele dusz jest na tyle odważnych, aby powstać i zdeklarować się jako żołnierze Chrystusa. Nawet święte dusze boją się to zrobić z obawy przed oburzeniem pogan. Zaniedbanie głoszenia prawdy nauczania mojego syna oznacza, że o Bogu się obecnie zapomina. Jak płaczę, gdy widzę biedne dzieci, które są ignorowane przez opiekunów rozwoju ich dusz. Brakuje im pokarmu Ducha Świętego. Bo nie uczy się ich, jak wyznawać swą miłość do Boga. Wielu nie wierzy w Boga Ojca, to Go zasmuca. Tobie, moje dziecko, dano trudne zadanie, kiedy głosisz światu treść tych orędzi z nieba jesteś atakowana z trzech stron. Przez tych, którzy wierzą w Boga, ale nie chcą słuchać Słowa Bożego, tak jak jest ono przekazywane teraz światu, przez tych, Którzy oświadczają, że są przywódcami Kościoła mojego Syna na ziemi, ale nie chcą słuchać, bo nie akceptują proroctwa, a następnie przez tych, którzy w ogóle nie wierzą w Boga. Twój głos będzie głosem wołającego na puszczy, ale nie wolno ci się zniechęcać. Musisz jedynie słuchać mojego Syna we wszystkich sprawach i zostawić wszystko w Jego świętych dłoniach. Z czasem posłuchają, a kiedy już będą słuchać. Wiele dusz zwróci się do mojego Syna z miłością i radością w sercach. Nigdy nie możesz wątpić czy opóźniać się z odpowiedzią na prośbę mojego Syna, aby każdemu na świecie zapewnić w tym czasie Słowo Boże. Proszę wszystkie dzieci Boże, aby odpowiedziały teraz na moje wezwanie do wierności świętemu Słowu mojego Syna. On kocha wszystkie dzieci Boże. I pragnie przygotować każdą duszę na jego długo oczekiwane powtórne przyjście. Nie zapierajcie się go. Przyjmijcie Jego rękę Miłosierdzia, zanim będzie za późno. Wasza kochająca matka, Królowa Ziemi, Matka Zbawienia. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 31 lipca 2012 roku. 20. Pozwólcie mi wynieść was w bezpieczne miejsce, z dala od wszelkiej krzywdy i uchronić od Antychrysta. Moja szczerze umiłowana córko, posłuchaj mnie teraz, gdy mówię ci, że mój czas już prawie nadszedł na ten świat. Wasz czas jest krótki. Kiedy dni ciemności przeminą, nowy świt, nowy początek się pojawi. Wszystkie wasze łzy strachu i niepokoju Dobiegają końca, i niewiele czasu pozostało do wyłonienia się chwalebnej ery pokoju. Odnowienie Królestwa Ziemi będzie wkrótce mieć miejsce, i moje panowanie nad wszystkimi dziećmi Bożymi zastąpi siedlisko szatana. Wasze obecne wątpliwości, moi wyznawcy, co do autentyczności mojego wołania do Was znikną. Wszystko stanie się jasne. Jak krystalicznie czyste wody, ze źródła z mojego niebiańskiego ciała, które teraz dalej z niego tryskają, aby porwać ze sobą serca wszystkich dzieci Bożych. Światło prawdy rozpali świat, pomimo stale rosnącej ciemności, która usodowiła się w każdym zakątku Ziemi, jak ropiejąca choroba. Wkrótce prawda Was wyzwoli, rozwieje wszystkie Wasze wątpliwości. Lęki I uwolni w Was jasność umysłu i duszy. Wtedy nastąpi powszechne nawrócenie, wypełnione moim świętym Duchem. Ci o słabej wierze będą wzmocnieni i prawda nowej chrześcijańskiej armii zaistnieje w świecie. Nadzieja, miłość i modlitwa będą Was wspierać, gdy będę prowadził świat do nowego dziedzictwa obiecanego Wam. Od tak dawna. Ci z Was, którzy boją się moich orędzi, pamiętajcie tylko o tym. Świat, który czeka na Was, jest wielkim darem dla Was i Waszych bliskich. Jest to raj, za którym powinniście tęsknić, gdyż jest on nieporównywalny z niczym innym, co znacie na ziemi. Jeżeli mnie kochacie, ufajcie Mojej dobroci, Mojej miłości mojej obietnicy doprowadzenia was do chwalebnego dziedzictwa, dla którego się urodziliście. Zostawcie teraz wszystkie swoje obawy i lęki. Pozwólcie mi wynieść was w bezpieczne miejsce, z dala od wszelkiej krzywdy i uchronić od antychrysta. Odmawiajcie tę modlitwę krucjaty numer 71. Modlitwa o uratowanie nas od prześladowań. O Jezu, Zbaw nas, dzieci Boże, od antychrysta. Chroń nas przed planami panowania nad ziemią. Panie, ratuj nas od prześladowań. Ochroń ciemne dusze przed antychrystem, aby odkupiły się w Twoich oczach. Pomóż nam w naszej słabości. Umocnij nas w duchu, abyśmy mogli podnieść się i prowadzić się nawzajem, maszerując w Twojej armii do bram raju. Potrzebuję Cię, drogi Jezu. Kocham cię, drogi Jezu, wysławiam Twoją obecność na ziemi, unikam ciemności, uwielbiam Cię i oddaję się Tobie w ciele i duszy, abyś mógł wyjawić mi prawdę Twojej obecności tak, żebym zawsze ufał Twojemu miłosierdziu w każdym czasie. Amen. Idźcie teraz i przygotujcie Wasze dusze, aby pozostały silne i wierne mi, gdy prowadzę Was do życia wiecznego, Wasz Jezus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info.